Asbiro. Alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego. Ja też was witam bardzo serdecznie. Niedziela, ale widzę wszyscy zwarci, gotowi. Dobrze mnie słychać? Wszystko jest w porządku? Jeżeli coś nie będzie, to nie będzie słychać. Ja będę się starał przemieszczać, bo tutaj widzę, że za filarem czasami nie widzę osoby, a ja tak lubię i kontakt taki wzrokowy mieć. Czyli pobudka za nami, godzina 10. Ja lubię startować punktualnie, bo tak naprawdę musimy szanować swój czas i w sumie jest dzisiaj niedziela, więc zamiast być z rodzinami, jesteśmy tu, żeby nabyć jakąś wiedzę. Dlatego dlatego może na początek i też przedstawię siebie. Ja znam kilka twarzy, bo widzę, że można powiedzieć, te nasze organizacje, czy ewentualnie te miejsca, gdzie się spotykamy, bardzo się przecinają między sobą. Także kilka twarzy jest tutaj znajomych. Także bardzo serdecznie poznać i widzę, że integrujmy się jakby w tych miejscach. Ja w ogóle jestem osobą taką, która całe życie gdzieś pracowała w takich organizacjach, czy studenckich, czy społecznych, ale to za chwilę też się przedstawię. I dzisiaj chciałem wam przekazać taką moją wiedzę praktyczną. Ja już zajmuję się 15 lat najmem. Ja za moment pokażę wam, czym się zajmuję, co robię, zadam wam kilka pytań, poznam również was, żebym wiedział, jak również prowadzić cały ten wykład. Jakby nie chcę i nie lubię prowadzić takiego wykładu, takiego monologu, więc pytania zadawajcie na bieżąco. Jeżeli będzie pytanie, na które będę potrafił odpowiedzieć, to odpowiem. Jeżeli nie, no to zapiszemy i wtedy odpowiemy. Jest kwestia tego typu, jakby nie obawiajcie się zadawać pytań. Zawsze na każdym spotkaniu, czy to robimy jakiś duży kongres, mówię o tym, że staracie się w grupie nie bać zadać pytanie, bo żadne pytanie nie jest głupie do końca tak naprawdę, bo każdy potrzebuje innej wiedzy, a ja do końca tego jakby nie wiem. Więc starajcie się otwarcie podnosić rękę, mówić. Jak ktoś będzie przedłużał, to oczywiście będziemy to kasowali, ale damy radę. Tak na sam początek zapytam was, proszę powiedzcie mi, ile osób z was w ogóle ma jakąkolwiek nieruchomość, która jest wynajmowana? Znaczy nie wy wynajmujecie, tylko jesteście właścicielami i wynajmujecie komuś. Okej, okay, świetnie. Dobrze, czyli mamy tak mniej więcej 60-70% sali. Czy tam macie podpisane umowy? To są jakieś wasze umowy? Są tam podpisane umowy, tak? Okej. Okay. Kto ma na przykład dwie umowy podpisane albo dwie nieruchomości wynajmuje? Ręka do góry. Okej, okay, jest kilka osób. Trzy nieruchomości? Fajnie. Jeżeli chodzi o kwestię czasu również, bo to też da mi troszeczkę taki pogląd na to, jakie doświadczenie macie. Kto na przykład wynajmuje dłużej niż 3 albo 5 lat? Nazwę to 5 lat. 5 lat, ręka do góry. Ok, czyli fajnie. Więc również, a kto wynajmuje na przykład dłużej niż 10 lat? Ręka do góry. Ok, tutaj jest jeden pan. Fajnie, bardzo, bardzo miło. Ja zajmuję się tym 15 lat, także już jest troszeczkę czasu, dostałem kilka razy po tyłku i de facto to jest jakby takie doświadczenie, które mam takie życiowe, nazwę to, i to zostało przelane troszeczkę i na papier, jeżeli chodzi o to, gdzie działam, co robię. Ta moja umowa to ewaluowała przez ten okres 15 lat, tam wersję mam chyba 14 czy 15 tak naprawdę, a później jeszcze jak powołaliśmy do życia stowarzyszenie. Kto zna Stowarzyszenie Mieszkanicznik? Ręka do góry. Cudowne uczucie, powiem wam szczerze, skoro znacie, bo to tak jakby troszeczkę takie moje dziecko. Także przelaliśmy na papier i teraz się dzielimy tym. Więc ja jakby dzisiaj chcę wam dać tą wiedzę, którą mam. Jeżeli z czymś się nie będziecie zgadzali, to również o tym mówcie, bo ja całe życie również rewiduję te wszystkie swoje rzeczy. Nikt nie jest omylny i nikt nie wie wszystkiego. Także to też jest tego typu sytuacja. Jeżeli ja reprezentuję teraz w sumie tak naprawdę 5 tysięcy osób, bo wokół stowarzyszenia jest około 5 tysięcy osób teraz, a zakładało to 12 osób 4 lata temu, więc fajna organizacja. Jak te nasze organizacje będą się tak przecinały, będziemy się wymieniali doświadczeniami, to tak naprawdę mocno ucywilizujemy troszeczkę ten polski taki rynek. Także to też o to chodzi. Bo powiem wam szczerze, kiedyś, jeżeli mówimy o ten temat umowa najmu czy wynajmowanie, największy problem miałem taki, na przykład w 2000 roku albo w 2002, jak wynajmowałem, kogo się poradzić o pewne rzeczy, co zrobić, czy robię dobrze, czy robię źle, i popełniłem kilka błędów. Więc teraz macie tą okazję, że będąc w tego typu organizacjach, jak Asbiro czy Mieszkanicznik,
wy już nie powinniście sobie zadawać pytanie, jaki mam problem, tylko powinniście sobie zadawać pytanie, do kogo zadzwonię. Więc integrujcie się jak najbardziej tutaj w tym środowisku, żebyście wiedzieli, jeżeli pojawi się jakiś problem, gdzie do kogo jakby zadzwonić. I to jest jakby wasza siła tego typu. Nie musicie mieć tego w głowie, bo w głowie to zostały te czasy w szkole. Więc jeżeli ja na przykład mam jakiś problem, to tylko się zastanawiam, do kogo zadzwonię. Na pewno tutaj znacie jednego z chłopaków, Paweł Czerwiński. Nie wiem, czy słyszeliście jego wykład. Razem z nim zakładałem stowarzyszenie. I de facto, jeżeli mamy jakieś pytanie, często się spotykamy i prywatnie na grillu i różne rzeczy tam pijemy, to jest sytuacja taka, że też rozmawiamy o nieruchomościach i to się stworzyło takie fajne środowisko, gdzie mam problem, wiem, gdzie zadzwonić tak naprawdę. Nie wiem, czy znacie Ryśka Jaszczyńskiego. Być może znacie, jeżeli chodzi o mieszkanicznika, wydał książkę. Więc to środowisko jest takie dosyć spójne i musicie tylko się po prostu delikatnie przemieszczać, integrować i wtedy problemy jakby przestają istnieć, bo wiecie, do kogo zadzwonić. Czy macie na początek jakieś takie pytanie organizacyjne, żeby wejść powoli w ten temat? I ja jeszcze zaraz się przedstawię, żebyście mieli pogląd, skąd ja w ogóle czerpię tą wiedzę, którą będę wam dzisiaj przekazywał. Jakieś takie pytanie organizacyjne, ręka do góry, ktoś coś chce zapytać? Słychać mnie dobrze, tam na końcu też jest dobrze słychać, bo mam mikrofon, ale ten mikrofon jest tylko taki wewnętrzny, gdzieś się tutaj nagrywa, także tak to wygląda. Czyli nie ma jakichś pytań, tak? Ale nie, już jesteście, można powiedzieć, zintegrowani, już się nie boicie zadawać pytań, więc jak będą pytania potrzebne w czasie prezentacji, to będziecie zadawali, dobrze? I ja lubię otrzymywać pytania i nie lubię prowadzić monologu. Więc, bo to jest bez sensu tak naprawdę, to jest wiedza, której ja nie chcę zabrać do grobu, jakby chcę się podzielić, więc jeżeli wy nie będziecie zadawali pytań, to ja nie będę wiedział czasami na co odpowiedzieć, bo niektóre rzeczy wydają mi się bardzo takie naturalne, normalne i wtedy wasze pytania będą precyzowały jakby informacje. Ale żeby się przedstawić bardziej dokładnie, ja obecnie, żebyście widzieli, kim ja w ogóle jestem. Skończyłem Politechnikę Lubelską, to już było troszeczkę czasu temu, aczkolwiek nie tak dużo, bo to było 15 lat temu. Mam rodzinę, dwójkę dzieci, żonę. Troszeczkę podróżowałem po świecie, pracowałem w dużej korporacji i pracowałem 3 lata w Polsce po studiach, później 4 lata we Francji na kontrakcie, później 4 lata w Niemczech. Przemieszczałem się w tej samej grupie i w tym czasie, gdzie zarabiałem, te pieniądze, które uzyskiwałem, nadwyżki, inwestowałem w nieruchomości. Stąd później jakby mój powrót z zagranicy był taki dosyć naturalny. Tutaj przyciągnęło mnie mocno Warszawa. Ja inwestuję głównie w nieruchomości mieszkaniowe i lokale użytkowe. Za chwileczkę wam tutaj narysuję jedną taką rzecz, żebyście prosto to zrozumieli. I stąd jest jakby ta wiedza. I to spowodowało, że wiedziałem, dokąd wracać tak naprawdę. Prowadzę obecnie 3 firmy. Wszystkie firmy krążą wokół nieruchomości. Ale zacznę od tego, co mówiłem. Jest tutaj mieszkanicznik. Wszyscy znają, tak? Zawsze jakby podczas mojego życia miałem sytuację taką, że albo gdzieś pracowałem na etacie, albo prowadziłem firmę, ale zawsze działałem w takich organizacjach jak ZSP, nie wiem, czy znacie Zrzeszenie Studentów Polskich, prowadziłem jakąś gazetę, jakieś IST, międzynarodowa wymiana studentów, gdzie wyjeżdżaliśmy za granicę, organizowaliśmy różne rzeczy i zawsze tego typu rzeczy, jak czy to stowarzyszenie, czy tak jak Asbiro, to mnie zawsze pasjonowało, bo tam spotykam ludzi, którzy chcą zrobić coś więcej w życiu tak naprawdę. To, no wy jesteście tutaj, dzisiaj jest niedziela, tak? Większość ludzi no nawet dzisiaj jeszcze nie wyszła na dwór, może leżą jeszcze w łóżkach i nic więcej do końca nie tego nie robią, albo myślą, że niedziela to tak, okej, przebimbać, a wieczorem będę się zastanawiał, cholera, jutro poniedziałek, no nie, także też tego typu sytuacja. I mieszkanicznik już znacie. Wszystko de facto obraca się wokół firmy, którą mam, to jest firma K-Investment, jakby od mojego nazwiska. Ta firma zarządza moimi nieruchomościami, robimy również remonty. Ja to wam tylko mówię po to, nie opowiadam wam o firmach, co one robią, tylko żebyście wiedzieli, skąd to doświadczenie w ogóle się jakby wzięło. Ale w formie graficznej jest prościej to zrozumieć, jak to się wszystko łączy. Tu jest taka jedna firma, która się nazywa Shake Your Head. I zaraz wam powiem. To są tutaj są mieszkania, tutaj są lokale użytkowe. Tu jest firma, która nazywa się 8 Design. Tu sprowadzamy z Chin
drzwi zewnętrzne, kominki, różne rzeczy. Czyli de facto wszystko jakby kręci się wokół nieruchomości, wszystko jest powiązane, nawet jakby biznesowo, no jesteście jakby w szkole biznesu, jest powiązane jakby ze sobą spółkami, bo to są i spółki, i działalność gospodarcza, także to wszystko jakby między sobą bardzo się ładnie miesza i pomaga sobie nawzajem. Więc tak jak i również organizacje widzicie, czy to Asbiro, czy mieszkańcy, myślę, że bardzo fajnie możemy sobie pomagać. Jeszcze zajmuję się tutaj jedną rzeczą, ale to jest tak jakby, to nie na dzisiejszy dzień, to jest takie moje hobby, giełda papierów wartościowych. Od 20 lat również inwestuję na giełdzie, tylko bardziej takie zaawansowane instrumenty, jak kontrakty terminowe, mniej w akcje, na różnych rynkach na świecie. Co powoduje, że znam jakby, na czym polega kwestia trendów, czyli zmian różnego rodzaju, że raz jest lepiej, raz jest gorzej, 7 lat grubych, 7 lat chudych, czy wszystko się opiera na pewnej falowości. I co chciałem powiedzieć, jakby tutaj są mieszkania, tutaj są lokale użytkowe, ponieważ to są salony fryzjerskie, tu jest mieszkanicznik, gdzie działam bardzo mocno społecznie, ale 4 lata prowadzenia stowarzyszenia, spotykania się właśnie w tego typu grupach, nauczyłem się więcej o nieruchomościach, nauczyłem się więcej kwestii, jak wynajmować dobrze, co robić, jak skonstruować tą umowę, niż podczas poprzednich 11 lat, gdzie próbowałem sam pewne rzeczy robić i nie znajdowałem tego typu ludzi jak wy. Czyli nie mogłem się nikogo zapytać. Jak mieszkałem we Francji albo w Niemczech, miałem problem, to nie wiedziałem do końca, gdzie szukać pomocy. A jest bardzo ważną rzeczą, żeby zbudować wokół siebie pewien zespół ludzi, którzy mogą nam pomóc, jeżeli się coś dzieje, bo samemu to sobie można podrapać się gdzieś tam, ale zawsze jest dobrze, jak wokół nas są ludzie, którzy mogą nam w pewnych rzeczach pomóc. I jakby te firmy pomagają sobie. Idąc dalej, czyli tutaj tak, o tym wam powiedziałem, tu rozwinę troszeczkę temat, bo tym jakby zajmuję się 15 lat i ciągle jakby mieszkania, wynajmowania. Dzisiaj mamy temat akurat bardzo taki przyjemny, związany z umową i za chwilę wam pokażę, że on jest na pewno przyjemny. Ja mam dużo przyjemności podpisywać umowy, czy ewentualnie weryfikować najemców, ale zawsze sobie zadawałem pytanie tego typu. Rotacja na mieszkaniu, na nieruchomości jest mniej więcej co rok, co półtorej. Tą umowę trzeba wznowić, tak? I zadałem sobie kiedyś takie pytanie. To jakby uruchomię troszeczkę waszą taką kreatywność. Dostałem wiedzę, bo tutaj jest mieszkanicznik Asbiro. Tutaj również jest wiedza dodatkowa, ale to jest też jakby związane z nieruchomościami. Wszystko mi się wiąże i mówię tak, jak tu sobie uprościć trochę życie tak naprawdę? Co tu zrobić? Co tu zrobić, żeby to wynajmowanie nieruchomości, czyli jakby ta umowa najmu, może ona nie rotowała co półtorej roku tak naprawdę, żeby to było jeszcze takie spokojniejsze zarządzanie nieruchomościami. I w którymś momencie przyszedł mi pewien pomysł do głowy, którym też się chcę podzielić dzisiaj z wami i jakby uruchomić u was tego typu myślenie. Zawsze, żeby wynająć nieruchomość, macie nieruchomość, ale potrzebujecie najemcę, tak? Ten najemca jest osobą jakby obcą. I tak myślę sobie w ten sposób, co zrobić w takim razie, żeby to było jakoś bardziej znam, żeby ta osoba była na przykład na 5-10 lat, żebym ją znał, żeby to nie było takiej rotacji, bo wiadomo, jak ma się ileś nieruchomości, to wtedy sprawia to pewien problem w zarządzaniu, albo trzeba komuś oddać w zarządzanie, tak? To też jest tego typu sytuacja. Na pewno o tym myślicie, bo jeżeli macie coraz więcej nieruchomości, to w którymś momencie podchodzicie pod kokardę i jest kwestia taka, co dalej z tym zrobię. I chciałbym, żebyście dzisiaj jakby podczas tej prelekcji myśleli sobie o uproszczeniu troszeczkę sobie życia i wpadłem na jeden pomysł. De facto, jeżeli ja poszukuję tych najemców, to ja go muszę jakby stworzyć, ja go muszę jakby urodzić. On musi się pojawić w moim życiu. I trafiłem kiedyś, podczas właśnie tego typu spotkań, na jednego człowieka, który też powiedział, że chce inwestować w nieruchomości i postanowiliśmy, że jakby stworzymy biznes, stworzymy markę, która nie może funkcjonować bez nieruchomości. I są takie biznesy na świecie, które nie mogą funkcjonować. Kto poda jakiś przykład biznesu, który nie może funkcjonować bez nieruchomości? Okej, a pojechaliście od razu po bandzie, powiem szczerze. Coś mniejszego takiego, co nie przerasta nas, bo wiecie, McDonald's jednak jest taką ogromną firmą, bierzemy z niej przykład. Fajnie jest jakby robić coś, co robi McDonald's, bo wiemy,
te wszystkie książki Kiyosakiego, czy Sławka Muturi, czy ewentualnie dookoła, co czytamy, podają te przykłady McDonalda, że to jest właśnie biznes duży, opiera się na nieruchomości, ale coś mniejszego. Tak? Zobaczcie, jeszcze jest zakłady. Tak? Okej, ale o tym nie mówmy, zaraz do tego wrócimy, ale coś, co wam przychodzi teraz... To banki jakieś, tak? Oddziały banków. Okej, ale to musiałbyś jakby stworzyć bank, no nie? Musiałbyś stworzyć bank. Chodzi mi o to, żeby stworzyć coś takiego. Może być na przykład, ktoś ma jakąś pasję, no nie? Coś takiego robi. Chodzi właśnie o to, że są pewne biznesy, które mogą stanąć w danym miejscu, one nie mogą funkcjonować bez nieruchomości i one potrzebują nieruchomości. To jest po prostu nieodzowne. Nie może funkcjonować dany biznes, na przykład masażysta, jak on nie będzie miał miejsca. No może gdzieś tam jeździć potem. Notariusz nie może jeździć. Co? Notariusz nie może jeździć, musi przyjmować w biurze. Na przykład, jeżeli ktoś ma taką pasję, no nie, chciałby to robić ewentualnie. Co jeszcze wam przychodzi do głowy? Słucham? A na rzepkę, ale ta rzepka nie jest twoja jakby. Nie jesteś właścicielem. Chodzi... Apteka może być ewentualnie, no nie? Może być. Chodzi mi o to, żeby jakby uruchomić u was dzisiaj, i to na samym początku wykładu, co będziemy rozmawiać, tu będziemy się dużo skupiali na nieruchomościach w sumie mieszkaniowych, bo jakby większość z nas, 90% czy tam 80% biznesu robi w tym. Ale chciałbym uruchomić u was coś takiego, że kolejny etap waszego rozwoju jest jakby wyjść z podpisywania umowy co rok, co półtorej, ale wejść w etapy, gdzie tam jest na przykład 5, 10 czy 30 lat. Są biznesy, które jak staną w jednym miejscu, to one dobrze jak tam są po prostu. Więc jakby wtedy jest prosto nam skonstruować dobrą umowę najmu i uruchomić to wszystko i fajnie wtedy można powiedzieć, ok, uruchomiłem coś i to działa mi przez 10-20 lat. Wtedy można powiedzieć, użyć powoli to słowo takiego rentiera. Ja nie bardzo lubię to słowo, bo jakby chyba nigdy do końca... Ludzie, którzy są aktywni, nie chcą być rentierami, bo oni ciągle pracują, oni ciągle robią, nazywają to innymi słowami, ale jest kwestia jakby tego typu, że ciągle chcemy być potrzebni. To rozmawialiśmy nawet tutaj na przerwie. Osoby, które są aktywne, tak jak wy, chcecie być ciągle potrzebni komuś. I nie wierzę, że ktokolwiek z tej sali położy się tyłkiem do góry, weźmie drinka do ręki czy coś takiego i będzie cały czas odpoczywał. Nie ma takiej możliwości. To nie wy i nie te osoby, które są tutaj w sali dzisiaj w niedzielę. Bez dwóch zdań. Może jakbym wyszedł na ulicę, to bym spotkał takich ludzi, którzy gdzieś tam koło 12 godziny gdzieś tam idą dopiero po bułeczki. Może oni może oni by coś takiego chcieli zrobić. Więc jakby chciałbym, żeby ten wykład nie tylko polegał na tym, że wymienimy między sobą informację dotyczącą umowy najmu, ale żebyście jakby spróbowali pójść na taki wyższy etap związany z tym, jak tą umowę najmu podpisać, ale żeby ona nie rotowała co półtorej roku, co dwa lata, tylko żeby ona rotowała co 10, co 20 lat. Więc żeby coś takiego zrobić, to tego najemcę trzeba stworzyć. Trzeba jakby powołać do życia coś, co nie może żyć bez waszych nieruchomości. I to jest jakby pierwsze takie motto przewodnie dzisiejsze, żebyście o tym pomyśleli i żeby wam włączyć takie myślenie niedzielne, nie takie spokojne, ale takie bardzo kreatywne. Być może wpadniecie na jakiś pomysł, podzielcie się później z kimś. Do grobu pomysłów nie zabierzecie tak naprawdę, no nie. Jak stworzycie coś wielkiego, to później ktoś będzie też inny korzystał tak naprawdę z tego. Niech korzystają ludzie z pomysłów. Myślę, że powoli jesteśmy takim społeczeństwem, takim, można powiedzieć, grupą wiekową, która lubi się dzielić rzeczami. Jakby nie zachowuje dla siebie tylko wyłącznie, tylko daje trochę więcej, bo mam wokół siebie fajnych ludzi, którzy też się dzielą i żyje mi się po prostu lepiej. I jakby te informacje, które wam teraz mówię, ja mógłbym sobie schować do kieszeni, trzymać dla siebie i tyle, ale... Kompletnie nie mam w tym przyjemności, bo ja prowadzę jedną firmę, drugą, trzecią. Przecież to mi nikt tego nie zabierze, tak? Jest tego typu sytuacja. Czy rozumiecie ten, jakby mój pomysł dla was, uruchomienia takiego myślenia, co zrobić, żeby nie tylko się opierać na mieszkaniach, które co półtorej roku się zmieniają. Wiadomo, jak dacie w zarządzanie, no to... Ale też musicie tego pilnować troszeczkę. No nie, też musicie pilnować. Też jest pewna rotacja, też się dzieją różne rzeczy. Ale czy nieprzyjemnie by było mieć coś, co jest nieruchomością, inwestujemy w nieruchomości, ale na przykład rotacja jest raz na 10-20 lat? Kto by chciał coś takiego, ręka do góry? No super, nie? I wtedy możemy się zająć kolejnymi rzeczami, kolejnymi tematami i bez jakiejś takiej, można powiedzieć, ciśnienia, że za moment się zmienia. Czasami mam takie sytuacje, że w firmie u mnie, jeżeli są rozwiązywane umowy, to mam taki na przykład maj, czerwiec taki bardzo jakiś intensywny, bo wtedy akurat się kończą. Próbuję to w pewien sposób jakoś przesuwać, ustawiać, żeby ludzie inaczej troszeczkę to wynajmowali na dłuższe okresy, ale tego się czasami nie da. I rotacja mniej więcej, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie,
Rotacja mniej więcej, z tego co widzę, 15 lat. To jest taka półtorej roku daje sobie średnią. Czy ktoś ma jakieś inne doświadczenie? Ręka do góry? Jak się zgadzacie, to też możecie powiedzieć, że tak, zgadzam się, no nie? Także i to jest właśnie rotacja. I ona w pewnym momencie, po tych 15 latach, zaczęła jakby trochę mi doskwierać i mówię, nie, no coś, trzeba wymyśleć coś takiego, co po prostu będzie dużo prostsze. I właśnie te salony akurat są takim, tego typu biznesem. Wszyscy się zastanawiają, Jacek, w nieruchomościach tyle lat, salony są, zostanie jakimś stylistą albo coś, w żadnym wypadku. Tylko ludzie, jak się nie orientują, o co w tym wszystkim chodzi, to tak samo jak z tym McDonald'em, myślą, że sprzedają hamburgery. A ci ludzie, którzy się interesują nieruchomościami, wiedzą, że to nie jest biznes oparty na... I właśnie tu wracam do tego McDonald'a, jest to dobry przykład. Że to nie jest same bułki sprzedawane, tylko to jest kwestia lokali, tak? To jest kwestia jakby tych nieruchomości, budowania tego majątku. A po to tutaj jesteście, żeby jakby te takie tajniki, które gdzieś ktoś nabył, żeby nimi jakby je chłonąć. Także tego typu sytuacje. Więc uruchamiam od dzisiaj, od godziny 10 u was myślenie takie, co stworzyć, żeby to, co stworzę, było moje, czy wspólników, zakładam spółkę z o.o., nie wiem, żona ze mną pracuje, przyjaciele, ktoś tam, otwieram jakąś spółkę, która potrzebuje nieruchomości, pod tą spółkę będę kupował nieruchomości i będziemy sobie jakby wynajmowali, będziemy to krosowali, będziemy jakby sobie pomagali, zamiast podnajmować od kogoś obcego całkiem, to dlaczego nie ma być przepływu pieniężnych pomiędzy naszymi jakby firmami, tak? I wtedy przykładowo tworzycie taką nową markę, jak nawet żabka. Może żabka to jest taki dobry przykład, ale może stwórzmy jakąś, jaką nazwę moglibyśmy stworzyć do takich właśnie małych sklepów. Jakaś bułeczka nazwijmy, nie? O, coś takiego. Tworzycie coś, taką markę, która się rozwija i jest sieć franchisingowa po całej Polsce albo nawet po całej Europie. I wtedy de facto do każdego takiego biznesu kupujecie nieruchomość, lokal użytkowy, który wkładacie i czerpiecie korzyści z biznesu i czerpiecie korzyści również z podnajmowania swojej nieruchomości, która jest jakby płacona przez biznes. A taki sklep jak powstanie w jednym miejscu, to ludzie chcą, bo coraz bardziej jesteśmy zagonieni, dużo rzeczy się dzieje, więc jakby chcemy wiedzieć, że ten sklep jest w tym miejscu i nawet na tej półce leży to, co leży. No. To tak to ten, tak to, tak to wygląda. Czy macie jakieś pytania do tej pierwszej części? Ja chciałam powiedzieć, że są takie przykłady, taka sieć Friends, nie wiem, czy Friends, znacie taką sieć? Friends? Takie szybkie jedzenie w tej chwili. Taki koncept, że ktoś wynajmuje długoterminową nieruchomość, czyli od nas. Okay. No on tworzy markę, którą dla zmiany on chce sprzedać, czyli on wynajmuje od nas długoterminowo nieruchomości, tak? Czy tak samo Subway, w identyczny sposób się zachowuje. Czyli że oni myślą o tym, że oni mają firmę, która jest potem przygotowana do sprzedaży, tak? Nasza nieruchomość w tym jest tylko drobnym kawałkiem. Natomiast to, o czym ty mówisz, to jest, jak rozumiem, odwrotnie. Tak? Jeszcze krok dalej jest jakby. Także jeszcze jest ten krok postawiony dalej, że to my tworzymy tego Subwaya, tak? To my tworzymy tego Friendsa, jakby. Ale my poszukujemy najemców, tak? Czyli tak jak tutaj... Jeżeli mamy takiego Subwaya, no to potrzebujemy nieruchomości, którą możemy kupić. No bo kupujecie mieszkania, tak? To dlaczego nie kupić lokalu użytkowego, który się jakby wkłada w ten biznes po prostu? O to mi chodzi. Czyli jakby idziemy jeszcze ten krok po prostu dalej, bo Friends czy Subway, on będzie nam sprzedawał franszyzę. Czyli będzie kwestia taka, że nigdy jakby to nie będzie do końca nasze. To będzie to... Przecież on nawet nie nam sprzedaje franszyzę, tak? On tylko od nas wynajmuje lokal, bo możemy znaleźć franczyzę odbiorcę. Okay. Ale potem cała sieć Friendsa jest sprzedana jakiemuś innemu inwestorowi, no tak? Razem z umową najmu z naszego... A ja chciałbym, żebyście wy byli właścicielem marki i właścicielem nieruchomości. I jakby podnajmowali sobie i powiedzieli, ten lokal wynajmę sobie na 50 lat do przodu. Chcę, żeby tutaj po prostu ta bułeczka czy jakiś tam rogalik był tutaj przez 50 następnych lat. Jedna umowa najmu, do której za moment wracamy. 50 lat, spokój z głowy. Okej, okay. Jeżeli nie ma pytań, to myślę, że pójdę dalej. Tu dużo jakby informacji, które będziemy wymieniali, będzie dotyczyło również mieszkaniówki, czyli to, co wiem, będę się z wami jakby dzielił. Więc ten temat, o którym teraz mówiłem, jest tylko uruchomieniem waszej kreatywności, żeby przejść z jednego poziomu tak jakby na drugi.
Jeżeli Wam się pojawią jakieś pytania, to sobie zanotujcie i później ewentualnie do tego wrócimy, dobrze? Jeżeli nie macie na tyle odwagi, żeby zadać to pytanie w kręgu, no to później jakoś to odpowiemy. Tak to wygląda. Czy do tej części są jakieś pytania? Okej. Umowa najmu. Zacznijmy od takich podstawowych rzeczy tak naprawdę. Jeżeli widziałem tutaj, 60% Was osób wie, ponieważ wynajmuje, czyli macie umowy, więc wiecie, że w tej umowie musi być informacja, kto, komu, co dokładnie się wydaje tak naprawdę. Czy macie u siebie w umowach protokoły zdawczo-odbiorcze? Kto ma protokoły zdawczo-odbiorcze? A kto robi na przykład zdjęcia? Ręka do góry? Różnie. No nie, coraz bardziej to wchodzi jakby w taki model, że te zdjęcia jakby nam pomagają w tym, że nie musimy pamiętać pewnych rzeczy. Pamięć jest ulotna, jeżeli chcemy mieć jakiś zakres tych wszystkich nieruchomości, czy ewentualnie jakąś liczbę, no to jest kwestia tego typu, że musimy sobie pomagać trochę technologią. No i na jakich warunkach tak naprawdę? Takie zapisy bardziej organizacyjne. I każda umowa, te wszystkie rzeczy, które tutaj jakby przedstawiam, definiuje, że kto wynajmuje komu, co wydaje się dokładnie i na jakich warunkach. Zobaczycie później, jak będziemy przechodzili kolejne etapy, jest sytuacja taka, że nie można pominąć pewnych rzeczy. Nawet zrobiliśmy coś takiego, ja do tego wrócę, że stworzyliśmy taką checklistę w stowarzyszeniu. To doświadczenie takie, które mamy, te 15 lat, nie znam bardzo człowieka, powiem Wam szczerze, który gdzieś mniej więcej zajmuje się więcej chyba niż 15 lat, bo to uruchomiło się pomiędzy nami mniej więcej 2000, 2002, 2005, kiedy był ten boom taki, uruchomiło się cały ten proces kupowania nieruchomości mieszkaniowych. Są ludzie, którzy mają, ale to były jednostki jakieś takie bardzo. I stworzyliśmy wspólnie z osobami, które są wokół mieszkanicznika, taką checklistę, do której wrócę później, żebyśmy sobie podsumowali, żebyśmy jakby też nie pamiętali w głowie, co w tej umowie powinno być, tylko żeby sobie sprawdzić, czy moja umowa zawiera te wszystkie rzeczy. Ale na razie sobie przejdziemy powoli przez kwestię umowy, a później podsumowując sobie cały ten wykład, rozmowę, wymianę doświadczeń, zobaczymy, czy mamy dobrze skonstruowane umowy, ok? Tak to będziemy prowadzić. Nie przeskoczyłem. Kto tutaj na sali ma umowę zwykłą podpisaną? Ręka do góry. Dobrze, ja też w większości przypadków mam umowy zwykłe podpisane. A kto ma umowę najmu okazjonalnego? Ręka do góry. Jedna osoba. Okej. Widzę powoli, jak przyglądam się całemu naszemu środowisku, że te umowy najmu okazjonalnego, one wchodzą coraz mocniej jakby również i w stowarzyszenie. Widzę, że coraz ludzie bardziej rozumieją, na czym to wszystko polega. Jakby mniej się boją umowy najmu okazjonalnego, bo tak jak jesteśmy ludźmi, pewne nowe rzeczy zawsze potrzebują czasu, żebyśmy się do tego przyzwyczaili. I głównie ja mam również umowy zwykłe, czyli nie ma dwóch zdań, nie ma czegoś takiego, żeby ta umowa nie była podpisana na piśmie. Nie ma. Ja kiedyś zrobiłem błąd, umawiałem się, nie podpisywałem umowy, ale to były te pierwsze lata, tam 2000-2003 rok. Bez podpisania umowy to kompletnie... Znacie pewnie tą zasadę, że umowa powinna trafić do szuflady i tylko zostać wyjęta wtedy, kiedy coś się dzieje złego, tak? No i generalnie niepodpisanie umowy powodowało, że no robiłem sobie troszeczkę problemów. I co gorsza, to jeszcze były osoby, które były gdzieś niedaleko, przyjaciele, może nie rodzina. I często wyszłem po prostu bardzo źle. To bardzo złe było doświadczenie. I od tamtego momentu po prostu mówię, nie, no jak jest coś spisane, to nie będzie nigdy użyte, ale niech będzie użyte wtedy, kiedy będzie po prostu potrzebne. Więc zalecam Wam, żebyście nie stosowali zasady takiej, że nie podpisujecie umowy nawet jak kogoś znacie, bo się umawiacie, że ktoś się będzie opiekował nieruchomością albo coś. Nawet najlepszy przyjaciel, przyjaciółka czy ktoś z rodziny, to tym gorzej jest, bo jest powiedzenie również takie, że jak chcesz stracić przyjaciela, to pożycz mu pieniądze. A tu jakby nie było, działacie w ten sposób, że są mimo wszystko pomiędzy wami pieniądze. I każde rozliczenie jakiekolwiek gotówkowe, czy to jest
2 złote więcej czy 3 złote więcej będzie powodowało pewne tarcia pomiędzy ludźmi. Tak naprawdę. A okej, przyzwyczaiłem się, może taniej by było albo coś takiego. Jest umowa, nie ma dyskusji, na czas podpisana i tyle. Prawa i obowiązki stron określa ustawa o ochronie lokatorów. No to też jakby jest kwestia tego typu, że wiemy, jakie prawa mamy my, jakie prawa ma najemca. Ja za chwilę do tego wrócę, żeby jakby to uprecyzować. Ale umowa, która jest pisana na piśmie, nasze umowy mają mniej więcej tam około 5 stron. Ona wydaje się dosyć ciężka dla osób, które przychodzą jakby wynajmować, ale jak się to dobrze wytłumaczy, jest napisana językiem zrozumiałym, to osoby akceptują dużo rzeczy i powiem wam, doświadczenie moje 15-letnie wskazuje na to, że jeżeli podpisuję umowę, to zadam wam teraz też pytanie, ile poświęcacie czasu na podpisanie umowy z najemcą, który już jest wybrany przez nas, przez was, wydaje wam się dobry. Ile czasu poświęcacie? Ile minut poświęcacie na to, żeby podpisać z nim umowę? Nie bójcie się, powiedzcie, żeby tutaj... Zmieniło się z tym procesem, który to czyta, czy... Tak, i z tym procesem, co czyta, podpisujecie... Nie wiem, jak długo czyta. Czyta wcześniej, no nie, bo wysłaliście mu wcześniej, on sobie... Czyta to wcześniej. Ja 2-3 dni wcześniej, projekt, i pytam, czy ma jakieś... Pytanie, nie? A jak podpisujecie umowę? Czyli on sobie przeczytał, zapoznał się z tym i podpisujecie umowę. Ile to wam czasu zajmie? Pół godziny do godziny. Kto więcej? 2 godziny słyszałem, tak? 2 godziny, okej. Okay. Ktoś więcej? To powiem wam, ja robię coś takiego, że umawiam się z najemcą zawsze, jeżeli ja podpisuję tę umowę, a nikt inny ode mnie nie idzie, umawiam się na 3 godziny. Dlaczego coś takiego robię? Ponieważ okazuje się, jakby to wyszło z pewnego doświadczenia, z pewnych kopniaków, co dostałem w tyłek przy podpisywaniu dosyć szybkim umowy, okazuje się, że im więcej ja czasu poświęcę w czasie podpisywania umowy, tym później więcej miesięcy mam spokoju. I nie mam zadawanych pewnych pytań, takich, które po prostu są zadane w czasie podpisywania umowy. I stwierdziłem, że normalne przeczytanie tej umowy, którą mamy, zajmuje około 3 godziny z osobami, które kompletnie jakby nie znają się na rynku, wynajmują na przykład pierwszy raz, mają dużo obiekcji, kto to w ogóle jest, tego typu rzeczy, wynajmuje, pewnie będzie zdzierał, nie wiadomo co będzie robił, to będą pewnie same tylko obowiązki. I okazało się, że odkąd zacząłem stosować zasadę 3 godzin, jakby nie mam problemów z tymi najemcami, zgłaszania jakichś takich drobnych uwag, czy czegoś takiego, że to nie działa tak, to działa to, a to kto ma posprzątać, a to kto ma zrobić, a kto ma naprawić to, a kto ma co zrobić. Ponieważ czytanie takie bardzo precyzyjne, linijka po linijce, powoduje, że oni zadają pytania. Oni sobie przeczytali w domu tą umowę, wydaje mi się wszystko, że rozumieją, ale jak zaczynamy czytać linijka po linijce, to się okazuje, że się pojawiają pytania. Ja wtedy mówię tak, czy pan, czy pani zrozumieli. I staram się ich traktować jakby biznesowo, bo tu jest przepływ gotówkowy, tak? Jest kwestia jakby płatności, czyli musimy się traktować jako partnerzy biznesowi, więc umowa, nie lubię umów takich, jak na przykład nie wiem, w banku teraz jakiś leasing załatwiam, czy ewentualnie jakąś umowę kredytową, że pewnych rzeczy kompletnie nie rozumiem i nie wiem do końca, czy ona służy mi, czy służy tylko bankowi. Wiemy, że dużo rzeczy jest takich, że służy tylko i wyłącznie jako dupochron bankowi, no nie? Natomiast ja chciałbym, żeby ci ludzie od samego początku zrozumieli, że ja, Jacek Kusiak, to nie jestem jakiś krwiopijca, tylko chcę podpisać normalną umowę na piśmie, wymienić doświadczenie i przeczytać dokładnie, wyjaśnić, to jest to, to jest to, to jest to. Umowa nie jest skonstruowana przez prawnika, tylko jest skonstruowana przez ludzi, którzy wynajmują, którzy mają doświadczenie. I te 3 godziny czytania powoduje, że ja w pierwszym okresie przestałem mieć jakiekolwiek takie dziwne zapytania. O drobne rzeczy. Na pewno spotkaliście się z tym, że komuś coś tam się spaliło, albo coś się wydarzyło z, nie wiem, z drzwiami, albo gdzieś tam się zbiła jakaś szybka, czy złamał się kran, kiedyś mi zgłaszałem. Panie Jacku, złamał się kran. No mówię, no złamał się kran, ale to, co się stało? Oj, no była impreza, ktoś się oparł na tym, albo coś, no. Ale pamięta pan, czy zadaliśmy umowę? Jest kwestia tego typu, no to musicie sami to naprawić, tak? Ale ludzie tego nie wiedzą. Wydaje nam się to naturalne, że jakby oni powinni to wiedzieć, a dopóki się nie przeczyta dokładnie, nie wyjaśni się tych wszystkich kwestii, co znaczy drobne naprawy, co znaczy większe naprawy, do czego ja powinienem jakby interweniować. I dopóki się jakby nie potwierdzi tego z tą osobą, to nie miejmy takiej świadomości, że ona wie to samo, co my. Przyjmijcie to, że te 3 godziny to jest taka jakby edukacja dla nich i dla was, żeby 2 strony kontraktu były w pełni usatysfakcjonowane. Więc uważam, godzinę podpisywania za krótko stanowczo, 2 godziny już jest lepiej.
Jeżeli im dłużej, im więcej osób zadaje pytanie, tym jest lepiej, bo później nie wraca do Was. A jaki jest cel dzisiejszego wykładu? To, żeby podpisać umowę i mieć spokój na te półtorej roku, tak? A nie to, żeby jakby ciągle się zajmować tym wszystkim, z umową, wracać, coś naprawiać, poprawiać. Także tak to wygląda, ale za chwilę do tego wrócimy. Oczywiście umowa powinna być zawarta na czas określony. Czy ktoś z Was ma podpisaną umowę na czas nieokreślony? Ręka do góry. Powiedzcie dlaczego. Z kolegą akurat, więc... Ale czy wiecie dlaczego, czy raczej jest podpisany tak z automatu, żeby żeby sobie uprościć życie? Znaczy ja mam na nieokreślone. Na nieokreślone? Jak na określone? No, żeby uprościć sobie życie, tak? Okej, okay. To nie do końca jest takie uproszczenie. Ja miałem na to określone na początku, później klient mi się sprawdził, podpisałem sobie na nieokreślone. Powiem Wam tak. Jak rozmawiam z ludźmi, czy rozmawiam tutaj z przyjaciółmi, którzy też podnajmują, mają dużo nieruchomości, ustaliliśmy taką zasadę i to krzewimy wszędzie dookoła, w żadnym wypadku na czas nieokreślony. Dlaczego? Może to nie jest do końca logiczne, ale zaraz z detalu wyjdzie, że to jest dosyć logiczne. Kwestia jakby terminowości, czyli że na przykład dzisiaj mamy 15 listopada, tak? I podpisujemy tą umowę do 15 listopada 2016 roku. Jest kwestia taka, że 16 listopada 2016 roku dana osoba jest nielegalnie już w naszym mieszkaniu, w naszej nieruchomości. Z umową na czas nieokreślony do końca czegoś takiego nie ma. Ponieważ może zapłacić Wam parę złotych, powiedzieć, że tylko tyle ma i przeciągać to w nieskończoność. Więc jakby staramy się krzewić i jakby dać Wam takie do zrozumienia kwestię taką, że czas nieokreślony nam niby upraszcza, bo nam z głowy jakby zdejmuje podpisywanie aneksu, czy podpisywanie jakiegoś dokumentu po półtorej roku, po roku, ale de facto powoduje pewne zagrożenie, bo podpisanie aneksu może się odbyć również drogą pocztową. To nam zajmuje kilka minut albo w jeden dzień to wszystko zorganizujemy, co czy wykonanie pracy jeden dzień i podpisanie aneksu, przedłużenie na kolejny rok, to jest dużą pracą, skoro nie mieliśmy kontaktu z najemcą w ciągu roku? Czy to jest duża praca do wykonania? Chodzi o kwestię taką, proszę. Mam na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia na piśmie, więc jeżeli ja chcę wypowiedzieć, no to mam jakiś okres wypowiedzenia, więc po tym okresie ta osoba już jest legalnie wtedy, jeżeli daję to na piśmie. No i druga sprawa też jest taki punkt, że po tym okresie płaci jakąś tam sumę za każdy dzień zwłoki. No tak, ale nasze prawo jest na tyle skomplikowane, powiem szczerze, że kwestia jakby określenia w umowie na czas nieokreślony może spowodować, że ty dałaś wypowiedzenie, on natomiast do wszystkiego się stosował, ta osoba się stosowała do wszystkiego i mówi tak, a ja jednak mimo wszystko chciałbym tutaj mieszkać. Na razie może nie mam na cały czynsz, ale zapłacę tobie na przykład, nie wiem, 200 zł i on de facto jakby może kontynuować to. Właśnie nie ma takiego środka bardzo precyzyjnego w Polsce, żeby można było powiedzieć, że na czas nieokreślony kończy się w danym momencie, nawet z tym twoim wypowiedzeniem, więc jakby bezpiecznie jest stosować na czas określony, bo on 16 listopada jest nielegalnie w tym mieszkaniu. On nie ma podpisanej żadnej umowy. Jak nawet czy policja, czy ktoś przyjdzie, czy ktokolwiek będzie się zajmował tą sprawą, ta osoba już 16 jest nielegalnie. Na czas nieokreślony może powiedzieć tak, przepraszam, ale jak masz na imię, przepraszam? Kasia. Kasiu, ale przecież wysłałem, Kasiu, tobie pieniądze, 500 zł za to mieszkanie, to, że ono kosztuje tam 1500 czy 2000, wysłałem 500 zł, bo chcę to dalej przedłużać. Jest kwestia tego typu, on dalej kontynuuje jakby, on dalej chce kontynuować. Czy tak samo sytuacja wygląda w przypadku lokalu użytkowego? Nie do końca, bo lokal użytkowy zawsze jest podpisana umowa na czas określony. Tam jest 10 lat, 15, 5 lat, z bankami na przykład są podpisywane umowy na 5 lat. 10 to są takie standardowe i to zawsze jest umowa na czas określony. Nie ma czegoś takiego. Bo właśnie to nasze prawo polskie jest na tyle jakby skomplikowane i my się go dopiero uczymy, że musimy eliminować poprzez takie proste sformułowania, żeby sobie nie narobić problemu. I dla mnie raz na półtorej roku podpisanie aneksu, że na przykład umowę taką i taką podpisaną w dniu takim i takim przedłużam na kolejny rok, to jest żadna praca. No bo mamy biznes, który funkcjonuje, to jest żadna praca. A czas nieokreślony powoduje, że jednak mimo wszystko ta kwestia czasu nieokreślonego jest po prostu nieokreślona. No. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale często nawet w mieszkańczniku się zastanawialiśmy i powiem Wam szczerze, bardzo mocno naciskamy na to, żeby wszyscy członkowie, którzy są w stowarzyszeniu,
mieli podpisane umowy na czas określony. To jakby daje nam pewne bezpieczeństwo. Może ciut więcej pracy, te godzinę, dwie, ale jakby jest to większe bezpieczeństwo. Czy macie tutaj pytanie jakieś, czy zrozumieliście, bo to jest naprawdę bardzo istotne. Ja kiedyś też również podpisywałem na czas nieokreślony. Ja mam pytanie co do umowy na czas określony. Czy ona może zawierać wypowiedzenie, czy ustalone? Tak, oczywiście ona zawiera wypowiedzenie. Ja na przykład mam w umowach 3-miesięczny okres wypowiedzenia, co często ludzie mówią, aż 3 miesiące. To jest ta minimalna wypowiedzenia. Znaczy minimalny. Generalnie często się stosuje miesiąc albo 2 miesiące, ale... Ale jest kwestia tego typu, że ja zawsze tłumaczę w ten sposób. 3 miesiące dostają Państwo wypowiedzenie, tylko odpowiem i wrócę. Dostają Państwo wypowiedzenie, macie Państwo spokojnie czas na to, żeby się przygotować psychicznie do zmiany. 2 miesiąc szukacie sobie, a 3 miesiąc wychodzicie. Więc nigdy nie będzie z mojej strony jakiegoś zaskoczenia, że nagle musicie musicie opuścić ten... Proszę. Czyli podpisujesz umowę generalnie na czas określony z możliwością wypowiedzenia, tak? Tak, dokładnie, zgadza się. Ja też praktykuję umowy na przykład na rok i nie ma możliwości. Tak, ale... Wiesz, no jesteśmy tylko ludźmi, to też jesteśmy tutaj w sali, każdy jest tylko człowiekiem, zdarzają się różne rzeczy. I jest sytuacja taka, że na przykład, nie wiem, w jednej nieruchomości, ostatni przykład, byli studenci, którzy kończyli jakiś rok studiów, jeden zaczął pracować, drugi gdzieś wyjeżdżał, trzeci nie udało się, na studiach wracał i nie potrafili jakby się od nowa zorganizować, więc musieli wyjść jakby z tej nieruchomości przed czasem i przecież ja nie będę zdzierał z tych ludzi pieniądze na jeszcze kolejne pół roku, tylko wychodzą z okresem wypowiedzenia. Ja zachowuję się kulturalnie jako właściciel, oni traktują mnie normalnie, mogę im spojrzeć w oczy na ulicy, jak ich spotkam. Jest kwestia tego typu, że ja wiem, to nieruchomość wynajmę dalej po prostu. Nie będę się z nimi użerał, bo powiem studentom, którzy są na drugim albo na trzecim roku studiów, gdzie to rodzice finansują, że macie mi dalej płacić, bo to zaraz będzie chryja po prostu. Zaraz będzie kwestia lament i płacz, rodzice przyjeżdżają, rozmowa, no jak pana może i tego. Nie, no rozchodzimy się kulturalnie, jak dżentelmeni. Jest kwestia taka, że ten okres wypowiedzenia powoduje, że oni wiedzą, okej, te 3 miesiące muszą nadal zapłacić, ale już nie kolejne pół roku, że na przykład to jest do któregoś tam miesiąca. I wtedy traktują nas normalnie po partnersku. Czy pani zaleci najemcy na przykład na ten adres? Żeby co zrobili? No, na przykład masz sytuację, że nie wiem, chcesz się już wyprowadzić, nie? I przeprowadzałeś 3 kolejnych łebków. Często tak jest. Bo jakby im zależy na tym, żeby to się wszystko... Jeżeli ja bym cisnął bardzo... Tak, jeżeli ja bym bardzo mocno naciskał na to, że oni mają zostać do końca roku i płacić do końca roku, to oni by się zbuntowali i powiedzieli, zostawiam. Miałem kiedyś taką sytuację, mieszkałem w Niemczech i ludzie wyszli mi z nieruchomości, zostawili klucze w kuchni na stoliku, otwarte drzwi i dopiero zorientowałem się, że nikogo nie ma, po tym jak nie było wpłaty na konto, no bo wpłaty na konto do mnie docierają mniej więcej tam 5 i pani z księgowości mówi, że coś tutaj nie mamy, no nie? 5, 6 i już była reakcja. A że byłem 1000 kilometrów stąd, jakby nie mogłem i pomagały mi osoby. I jakby nie można na siłę nic robić, bo z niewolnika nie ma pracownika, więc oni co będą chcieli, to i tak zrobią. Ale jak mamy umowę między sobą, to odbywa się w sposób naturalny. I wtedy nie tworzymy sobie wrogów tak naprawdę, bo przecież o to nie chodzi. Przez 15 lat, jak mam ileś nieruchomości, to się przewinęły setki osób. To ja chcę spoglądać normalnie tym ludziom w oczy. Jeżeli ktoś odwinął jakiś numer, no to w porządku, no to wtedy są pewne restrykcje. Ale generalnie w większości przypadków nie zdarzają się tego typu rzeczy. Często ludzie nawet pytają, i już za moment wrócę, ludzie pytają, ile mamy, jaki procent jest duży nieruchomości, w których się coś dzieje. To powiem wam szczerze, jestem zdziwiony, bo media bardzo mocno nagłaśniają kwestie problemów, ale robimy badania statystyczne w stowarzyszeniu. Wśród 5000 osób, które są wokół nas, czyli taka grupa, można powiedzieć, respondentów, czy taka grupa, która odpowiada na pytanie, jest dosyć dużą grupą, to jest promil, to jest po prostu takie małe ilości, no ale media się tym żywią, tak? Jakby, jeżeli zaczynamy wiedzieć coś więcej o tym biznesie, to widzimy, że jak mamy dobrze podpisaną umowę najmu, to takie rzeczy się po prostu nie do końca zdarzają. Ja w czasie 15 lat miałem dwa przypadki. Jeden właśnie ten, o którym wam mówię, że ktoś zostawił, a tam nic nie było zrobione. I drugi, że coś tam było zrobione, ale takie bardzo, ten bardzo małe rzeczy. Tu pytanie było, proszę. Znaczy, ja jakby nie stosuję czegoś takiego. Jest możliwość wypowiedzenia, ale jakby tego nie stosuję, bo staram się traktować ich po partnersku.
Czyli jeżeli najemca widzę, że ma problem, bo coś się wydarzyło, to wtedy ja również muszę mieć jakiś okres taki do zmiany, więc wolę się dogadać, wolę porozmawiać normalnie, niż za mocno jakby ten cisnąć ten temat. Ja to rozumiem, ale chodzi mi z punktu widzenia prawnego, czy są jakieś zapisy, które zabezpieczają takiego najemcę, gdzie on podpisał umowę bez możliwości wypowiedzenia, ale pomimo tego nikt nie złamał warunków tej umowy, ale on odwiedziało mu się, tak? Nie znam takich zapisów i bardziej podchodzę do tego w sposób ten taki dżentelmeński, że to jest tylko życie i coś może się wydarzyć, więc nawet jakby był zapis, to bym się do niego nie stosował, bo bym wolał jakby mieć dobrze zakończoną umowę z danym najemcą, że on nic nie zrobi, nie... Nie tak, tak tłumaczę z razu, że on jest najemcą i nie chce... Nie chcę, że mi zależy na tym, żeby umowa była wyegzekwowana do końca, tak? Ja rozumiem, że dżentelmeńsko lubisz kończyć umowę, no ale jest sytuacja, gdzie powiedzmy, ja nie chcę dżentelmeńsko zakończyć umowy, bo wiem, że wygeneruje stratę w najbliższych powiedzmy 3 miesiącach, tak? Czy do końca trwania tej umowy wiem, czy tego mieszkania nie wynajmę, bo jest taki powiedzmy okres, taki sezon, taka lokalizacja, gdzie wiem, że przez pół roku mieszkanie będzie stało puste i zależy mi na tym, żeby wyegzekwować płatność do końca trwania tej umowy, a najemca taką umowę chce powiedzmy zakończyć, tak? Czy jest jakieś coś, co go powiedzmy chroni, tak jak jest ustawa o ochronie praw lokatorskich, pomimo tego, że takiego zapisu o możliwym wypowiedzeniu nie zawieramy w tej umowie, o to mi chodzi. I dwa, czy można pomimo tego, że takiego wypowiedzenia nie ma, on powiedzmy wyprowadza się z mieszkania, czy jest możliwość egzekwowania kosztów tej umowy do końca jej trwania? To tak jak powiedziałem, jakby nie robię czegoś takiego. Ja bym nie szedł nawet w takim kierunku. Nie chcę mi się bawić takie kwestie, bo być może jest sytuacja taka, że nie wynajmiesz tej nieruchomości, ale to są tylko przypuszczenia. Może jeszcze jakby nakreślę sytuację. Ja na przykład stosuję tylko wyłącznie umowy na czas określony, ale dlatego, że ja łączę najem krótkoterminowy z długoterminowym i wynajmuję, dla mnie najem długoterminowy to jest tylko 7 miesięcy. 6-7 miesięcy, nie dłużej. Raz, że mi zależy na tym, czy ja ten termin mocno narzucam, przez co oferuję dużo bardziej atrakcyjne ceny najmu i dlatego też ta umowa nie ma możliwości wypowiedzenia, bo po pierwsze jest bardzo krótka, a po drugie kwota jest jakby relatywnie dużo bardziej atrakcyjna niż powiedzmy jakieś tam konkurencyjne. To ten detal 7 miesięcy bardzo mocno uprecyzował, no to jakbyśmy tam jeszcze włożyli okres wypowiedzenia, no to czasami mogłaby być kwestia taka, że rozumiem, okej. Ja mówię o umowach, które są na przykład na rok, na półtorej podpisane. Ja wiem, ale zdarzają się sytuacje takie, gdzie ludzie na przykład, no niestety, ale tak jest, celowo wynajmują mieszkanie już z założeniem, że oni będą tylko powiedzmy 2-3 miesiące, tak? I za chwilę do tego dojdziemy, bo jest odpowiedni zapis w umowie, że jeżeli ktoś w ten sposób robi, to przepada mu na przykład kaucja, a za moment do tego dojdziemy. Jakby zabezpieczamy się tym, żeby ludzie jakby nie robili sobie na nas próbki, która będzie nas kosztowała po prostu, ale za moment do tego też również dojdziemy. Znaczy, staram się przekazać jakby taką informację, że traktujmy siebie po prostu kulturalnie i odpowiednio, bo jakby ten biznes my nie mamy ochoty kontynuować tylko rok i z tym danym najemcą, tylko będziemy kontynuowali przez następne 20 lat. I de facto walczyć z kimś o 1 albo 2 miesiące, to nie ma sensu, skoro mamy skalę później tych nieruchomości. Jakby to nie jest moja natura. Ja rozumiem jakby twój punkt widzenia i to jest okej, okay, to jest w porządku, wszystko fajne, ale no, ja wiem z doświadczenia, bo dużo też tych mieszkań wynajmuję, że najemcy, tak jak mówisz, potrafią zostawić klucze i nawet nie poinformować. U ciebie zrobiłbym to samo, bo 6-7 miesięcy to jest rzeczywiście tak minimum, co bym chciał wynajmować. To się zgodzę, no ale czyli u ciebie zrobiłbym to samo, odpowiadając na pytanie. Nie byłoby jakby okresu tego możliwości wypowiadania. Natomiast w tych dłuższych takich umowach najmu na rok, na półtorej, na pewno bym stosował to 3 miesiące. Ale teraz abstrahując od wszelkich okoliczności, czy w ogóle jest w prawie taka możliwość, żeby taką umowę rozwiązać, jeżeli nie ma zapisu o możliwości wypowiedzenia umowy i umowa jest na czas określony? Czy w ogóle zgodnie z prawem jest jakiś sposób, żeby najemca tą umowę wypowiedział? Zgodnie z prawem on musi domieszkać do końca. Ale ja nie chcę mieć. Tak. Ale ja nie chcę mieć pierwsze wroga, drugie sądować się, bo ja na tym nic nie zarobię kompletnie.
bo wolę uruchomić proces poszukiwania kolejnego najemcy szybciej, wynająć nawet taniej i nie mieć po prostu żadnych problemów. A takie boksowanie się to chyba nikomu na dobre jeszcze nie wyszło tak naprawdę. Także tego typu sytuacje. Czy jeszcze są jakieś pytania ewentualnie do tego czasu? Są mam pytania. Czy w takim razie różni się umowa na czas określony z możliwością wypowiedzenia od umowy na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia? Daje jakby taką możliwość człowiekowi, że mówię, to jest na rok czasu, ale wiedz o tym, że w razie czego jak się coś wydarzy, to można ją rozwiązać. Więc to jest kwestia tego typu, tylko takiej umowy pomiędzy stronami, że w razie czego jak się coś wydarzy, to można ją rozwiązać z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Nie szukam tutaj dziury w całym. Ja rozumiem konstrukcję, w sensie konstrukcyjnym, natomiast patrzę z punktu widzenia celowościowego. Jeżeli mam umowę tu i tu, nazwana jest umową najmu i mam możliwości wyjścia z tej umowy i z drugiej, to... Ale właśnie co brzmi, że jest wyjście z umowy na czas określony, bo na nieokreślony nawet jak jest wypowiedzenie, czy było tłumaczone, że nie do końca się tego wypowiedzenia... Znaczy ono jest skuteczne. Niekoniecznie zapłaty sumy pieniężnej. Ale czy miałeś w życiu przypadek, że właśnie miałeś problem z umową na czas nieokreślony? Opierajmy się na faktach. Opierajmy się jakby, jak tutaj sobie wymieniamy te informacje, więc opierajmy się na faktach, jeżeli wymieniamy informacje, żebyście mieli taką wiedzę, taką praktyczną. No bo nie sposób możemy sobie tutaj teoretyzować tak naprawdę, tak? Możemy sobie mówić, że się nic nie wydarzy, albo coś tam, coś tam, coś tam. Prawo jest na tyle skomplikowane, że uważam, że trzeba odpowiednio się do tego przygotować, żeby upraszczać sobie życie. Więc jestem zwolennikiem nie teoretyzowania, jako również inżynier z wykształcenia, tylko opierania się na faktach, więc jeżeli fakt przemawia, że lepiej jest na czas określony, bo wtedy 16 listopada 2016 roku ten człowiek nielegalnie jest w moim mieszkaniu, więc ja robię to, zamiast tutaj gdybać, myśleć, że to będzie też wszystko w porządku i już. Jakby kwestia uproszczenia sobie życia. Myślę, że wszystko powinniśmy zmierzać do tego, żeby to życie nasze było jeszcze prostsze i nie powodowało nam pewnych problemów. No myślisz, że takiej konstrukcji może, że umowa jest zawarta na rok, prawda? Jeżeli strony tylko 2 miesiące przed końcem umowy nie postanowią inaczej, wchodzi na kolejny rok automatycznie. Na kolejny rok, ale do tego i tak potrzebny jest jakiś aneks, bo... Tak, dokładnie. Czyli ja po prostu takie umowy mam, że jeśli dobiega termin, ja mam 3 miesiące przed terminem, jeśli oświadcza, że chcę przedłużyć. O to chodzi. Jest moja akceptacja, to oświadczenie jest przedłużenie na tygodnie, czy na tygodniu. Bardzo fajny przykład i powiem szczerze, że to jest coś na piśmie. To jest coś powiedziane, że ktoś się zgodził, że ktoś chciał. Tak, dokładnie. I ja uważam, że to jest bardzo dobre, bo mamy napisane czarno na białym, ktoś powiedział, że chce od nas wynajmować tą nieruchomość i kontynuujemy jakby. I to jest żadna praca do wykonania tak naprawdę, także tego typu... Jest jeszcze okres przewidziany, tak? Że ja już jeśli 3 miesiące ten to już masz, wiesz, że ten ktoś ci nie powie, nie będzie się zwodził. To jest doświadczenie, że wiesz, że musisz zacząć szukać na tego. A ten okres nawet tych 3 miesięcy jest taki, że ja spokojnie do tego podchodzę, uruchamiam cały proces nawet w głowie, że mi się zmienia i również ludzie, którzy są, oni spokojnie do tego wszystkiego podchodzą, do tych zmian. Bo takie miesięczne wypowiedzenia często... Ten problem, że na czas określony ma też taką fajną rzecz w tym, że jest data napisana. Tak. Czas nieokreślony, to za 3 miesiące, już powiedzenie, że za 3 miesiące on się wyprowadzi, to za 2. I się zaczyna, nikt nie da, to jest data konkretna i ta osoba miała, nie ma się po tym tłumaczenia, że ona nie wiedziała, kiedy ona się wprowadzi, tylko miała konkretną datę podaną i ciężko jest potem, ciężko jest jej dyskutować. Jako pokolenie, które dużo zmienia w tym naszym świecie, macie na pewno świadomość, że jednak psychologia jest dosyć istotna tak naprawdę. Kwestia daty, to jest kwestia również, ona nastąpi kiedyś ta data, więc nawet uruchamiamy pewien proces taki, że najemca pilnuje, że uwaga, bo ja 16 listopada 2016, dokładnie nie będę tam, więc ja muszę wrócić do tego pana Jacka, czy do jego firmy i powiedzieć, przepraszam panie Jacku, dobrze mi się tutaj mieszka, mam niedaleko do pracy te sprawy, czy mogę dalej kontynuować? To też powoduje jakby z drugiej strony również działanie, bo najemcy, oni... To my jesteśmy profesjonalistami. Najemcy, traktujemy ich poważnie, ale oni nie myślą w kontekście umów, jakichś aneksów, tego typu. Trzeba narzucić pewne procedury, które spowodują, że również oni jakby będą wracali do nas i mówili, nie no, muszę podpisać, bo inaczej pan Jacek przyjdzie 16 i powie,
panie Romku, czy coś takiego, no umowa się skończyła, nie ma, ja szukam kolejnego najemcy i tyle. Także to jest dobry przykład z tej strony, żeby to najemca też nam pomagał pilnować to wszystko. A data zawsze nastąpi, bo czas nieokreślony, czasami ludzie mają takie pojęcie, że czas nieokreślony to jakby się nigdy nie kończy i nie ma pewnej daty, a zawsze 16 listopada nastąpi, on będzie, bez dwóch zdań, czy jesteśmy, czy nas nie będzie. Także tego typu sytuacje. Ta umowa nie wymaga rejestracji w Urzędzie Skarbowym, no to wiemy. Tym się właśnie różni od tej umowy najmu okazjonalnego, że ta umowa na najmu okazjonalnego wymaga rejestracji w Urzędzie Skarbowym 14 dni od jej podpisania. I z tego co widzę, tutaj jest jedna osoba na sali, więc jakby kwestia, nie będziemy się rozwlekali. Ja powiem szczerze, jestem zwolennikiem też tych umów zwykłych. Nie podpisuję za bardzo tych umów, ale nad nimi się zastanawiam. I widzę, powiem wam szczerze, jak obserwuję 5000 osób, to widzę, że coraz więcej ludzi przychodzi i pyta o tego typu umowy. Nawet to teraz mieliśmy spotkanie w pierwszy wtorek miesiąca, gdzie prowadził kolega prelekcję. I widać, że jak pytaliśmy, kto ma umowy na czas najmu okazjonalnego, to już więcej rąk się podnosi do góry. Kiedyś jeszcze rok temu, półtorej roku temu tego nie było. Widać, że powoli jakby się do tego przekonujemy. I kwestia jest taka, że pisemna z odpowiednim załącznikiem w formie aktu notarialnego, często najemcy jakby mówią tak, że 150 zł trzeba za to zapłacić, dlaczego to robić. I kwestia jest jakby taka, że idziemy w tym kierunku, że to my zapłacimy za to, jeżeli chcemy podpisać tą umowę, bo to jest często punkt blokujący, ale co nam daje? Że wyłącza część przepisów w ustawie o ochronie lokatorów. Nie będę teraz pytał, jak jest jedna osoba, która ma taką umowę podpisaną. To polega na tym, że w tej umowie zawieramy informację dotyczącą, gdzie ta osoba się wyprowadzi w razie, jakby się coś działo. I tam dokładnie jest napisane, że pan Jan Kowalski, w razie, jeżeli zostanie rozwiązana umowa, on się wyprowadzi na ulicę Nowo-Ursynowską 154A i tutaj ma mieszkać. I nieważne, czy tam jest jego rodzina, czy ktokolwiek inny, czy przyjaciel, on jakby zadeklarował przed notariuszem, że w tamtym miejscu będzie po prostu mieszkał. I kolejna rzecz, bo padały również tego typu pytania, czy to trzeba w jakiś sposób zweryfikować? Nie, to jest jego prywatna kwestia, czy on podał prawdziwy adres, czy nieprawdziwy, ale zadeklarował, że jakby w to miejsce się po prostu wyprowadzi, co powoduje jakby zdjęcie troszeczkę naszej odpowiedzialności z nas, że jeżeli umowa się rozwiązuje, on zaczyna mieszkać na ulicy Nowo-Ursynowskiej 154A i nieważne, czy to są lokale do mieszkania, czy coś takiego, on musi po prostu sobie poradzić, bo to zadeklarował. Czyli wyklucza nam to tak jakby ten okres ochrony, na przykład zimowy? Tak, dokładnie, zgadza się. Jest to podpisane przy notariuszu, że ta osoba w razie jakby co, ona ma się gdzie wyprowadzić. Często jest kwestia taka, że to jest podany jakiś adres rodziny, znajomych albo coś takiego, ale my nie mamy obowiązku weryfikować tego, bo on deklaruje i czy powiedział prawdziwy adres, czy nieprawdziwy, jest to deklaracja, jakby on ma tam się po prostu udać. Na tym polega właśnie ta umowa najmu okazjonalnego. Ta deklaracja jeszcze powinna być poparta oświadczeniem właściciela nieruchomości. Ja rozpowiem to też w formie aktu notarialnego, że on jest świadomy tego i że tą osobę przyjmie. Więc to nie jest tak, że ona może zagrać w ciemno i powiedzieć, że... Właśnie powiem szczerze, że tutaj jest całkiem inna informacja. To tylko na twoją prośbę mógł tam przedstawić ten drugi akt. O to chodzi. Nie. Takie... Powiem szczerze tak, zgłębialiśmy ten temat, bo akurat Robert, z którym prowadzę stowarzyszenie, prowadził teraz wykład na temat umów najmu okazjonalnego. Nie ma czegoś takiego, on tylko deklaruje tak naprawdę. My nie musimy do tego robić dodatkowej jakiejś wielkiej administracji, czy ewentualnie prosić go o to, żeby on przyniósł od kogoś, bo on już zadeklarował, że on pójdzie tam. Więc jakby nie twórzmy zbędnej administracji do kwestii, która nie jest potrzebna, tak naprawdę nie jest wymagana przy tego typu umowie. Jest zawarta na czas określony, do 10 lat, o tym mówiłem, że musi być w Urzędzie Skarbowym zadeklarowana. No i najemcą może być tylko osoba fizyczna. I jeżeli będzie jakby postępował własny proces wynajmowania nieruchomości i zmiany, to zobaczycie, że po roku czasu, jak się spotkamy, to na sali będzie ze 20% osób, które będą stosowały tę umowę. Na razie również dla mnie, powiem szczerze, jest ona taką nowością. Ja się do niej trochę przyzwyczajam
I wszystko, co nowe i w ogóle dla inżyniera, to jest tak trudno dosyć przeskoczyć z jednego na drugie, to się wam przyznaję. Jak jestem do czegoś przyzwyczajony, mam dobrze skonstruowaną umowę, jakby tego się trzymam, ale widzę, że coraz więcej jakby faktów przemawia za tym, że mogę tą umowę podpisać, bo tu... Nie. Jest jakby kwestia tego typu, że jakby prywatnie, tak? Prywatnie i osobie fizycznej, jak wynajmuję, tak? To jest też takie pewne obostrzenie, że nie mogę tutaj za szeroko działać, jeżeli chodzi o mnie. Natomiast jeżeli to są osoby, osoba fizyczna posiada nieruchomość, wynajmuje osobie fizycznej, to jak najbardziej coś takiego ma. I wtedy to wyłączenie części przepisów w ustawie o ochronie lokatorów jest bardzo dobre, bo dużo ludzi się obawia jakby o to, co będzie z tą matką, z dzieckiem, czy ewentualnie z kimś, czy z tym studentem, który na przykład nam się nie spodoba albo zacznie coś robić, gdzie ewentualnie on będzie mieszkał. To są trochę takie, powiem szczerze, bezpodstawne obawy, bo ja nie znam znowu wyników badań, które mówią, że takie przypadki się zdarzają. Czy ktoś z was się spotkał z sytuacją, tutaj jak na sali siedzimy, z czymś takim, że była jakaś kobieta w ciąży, gdzieś mieszkała, albo kobieta z dzieckiem, czy rodzina i trzeba było ich eksmitować. Ktoś ma takie doświadczenie? Okej, może coś więcej powiedzieć? No, moja ciocia wynajmowała mieszkanie. Znaczy, kupiła do swojej córki, która była w Stanach, nie odbyła w Gdynie, kupiła mieszkanie i wynajmowała dla rodziny. Nie płaciła przez półtorej roku, nie? Tak, próbowali ich wyeksmitować. No, czasami dokładnie, jak mogli wrzucić 200 zł, nie mają. Żeby kontynuować, żeby jakby... Mieszkanie było w ogóle zdewastowane w sumie. Bo... Ja miałem kilka razy sytuację też, że przykład moich najmów 7-miesięcznych właśnie znaczy, bo ja nie zgadzam się na coś takiego właśnie od razu zapobiegając takim sytuacjom. Raz, że u mnie jakby płynność najmu jest bardzo ważna. Ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby mi tam miesiąc czy dwa miesiące przesiedzieli, bo to już generuje dla mnie dużo straty przy tym najmie krótkoterminowym. Natomiast miałem takie dziwne sytuacje, że ktoś, żeby na przykład kobieta z dzieckiem była tam zdecydowana, żeby podpisać umowę na czas określony, tam 7-miesięczną. Ale zależało jej na czasowym meldunku. Nie dość, że jej, to jeszcze jej dziecko. No to dla mnie to automatycznie było, no niestety takiej możliwości nie ma i w ogóle już no, niechętnie wtedy się w ogóle rozmawiać, bo to dziwne, już to już się jakaś tam lampka włączyła. Ja bardzo lubię, jak się dzielicie tego typu doświadczeniami, bo to co ja mam doświadczenie nie oznacza, że wasze nie jest lepsze tak naprawdę i to jest kwestia, dzielcie się, bo tutaj między wami powstaje teraz tak troszeczkę taka wymiana informacji, poznajecie się, że w przyszłości będziecie wiedzieli, do kogo ewentualnie nawet zadzwonić, żeby się zapytać o taką kwestię, bo zawsze lepiej jest zapytać do kogoś, kto miał już taką sytuację, niż do kogoś, kto może w jakiś sposób tylko i wyłącznie teoretyzować. I tu jeszcze. Tak, była taka sytuacja, zresztą u mojego klienta, którego obsługuję od długiego czasu. On od 10 lat ma najemcę u siebie w swoim mieszkaniu, któremu w ogóle za złotówki nie płaci. Jest to kobieta z niepełnosprawnym dzieckiem. Nie dość, że kupi nieruchomość, tak się na tym dzień nie wynajmuje, musi płacić daniem części do zużycielnych, a ona to nie wiesz. Ale mimo wszystko zobaczcie, no, przypadek trudny tak naprawdę, trzeba by mu się przyjrzeć. Jakby tutaj nie jesteśmy po to, żeby go teraz rozwiązywać, ale że coś takiego się zdarzyło. Tylko nawet popatrzcie, jest tutaj na sali nas ile? 30 osób? 20 osób? To są też takie jednostkowe dosyć przypadki, tak? Więc jakby nie można tego traktować w skali takiej globalnej. Trzeba się przed tym zabezpieczyć, a tym zabezpieczeniem jest ewentualnie tego typu umowa najmu okazjonalnego. Świadomość rośnie osób, którym wynajmujemy rzeczy, to oni zaczynają mocno znać ustawę o lokatorach i zaczynają z tego korzystać, tak? Znaczy korzystać, że Polacy są tacy, że coś trwani, tak? Są trwani, po prostu tylko mają lukę gdzieś, gdzie mogą coś zrobić, tak, żeby drugiemu, to strasznie to ludzie wykorzystują. No tak, ale jakby my musimy być ten krok do przodu z pewnymi... Najlepiej też po prostu dobrze się tym zabezpieczyć, tak? Wcześniej te rzeczy przewidzieć, tak? Że takie rzeczy mogą się zdarzyć. A przewidzimy tylko doświadczenie tak naprawdę, tak? Doświadczenie, wymiany informacji. Jak wygrać się z tym, że wynajmuje się niecałe mieszkanie, jeżeli nie wiem, jednej rodzinie, to 95% powierzchni? Nie. Bo ja nawiązałem sobie mieszkanie, jeszcze spotkałem, że właśnie była tak skonstruowana umowa, że... Jakiś tam fragment korytarzy zostawił, żeby w każdej chwili móc wejść do mieszkania. A co służy tak jakby wejściu, tak? Tak. Ja jakby prywatnie czegoś takiego bym nie zrobił po prostu. To jest trochę ten, trochę... Nie jestem zwolennikiem kombinowania. To wie pani, to jest na nieuczciwego najemcę. Przecież pani nie będzie nieuczciwym najemcą, nie?
staram się robić coś takiego, żebyśmy jednak cywilizowali ten rynek i żeby to były normalne warunki, a nie takie jakby podchody robienia sobie, bo wtedy jakby strony nie traktują się biznesowo, tak? Że tutaj, a tutaj jednak jest ten jeden metr taki, który wykorzystam w razie, jak się coś wydarzy. No. Wiecie, to tak troszeczkę trąci myszką. To w punktu widzenia najemcy. Na tym, no, mi się wydaje, że jakiś świadomy najemca, chociaż trochę świadomy, to bym w życiu takiej umowy nie podpisał. No, to chodzi, gdzie podpisujesz umowę, gdzie na dobrą sprawę właściciel może ci w każdej chwili ma prawo wejść do lokalu. No. Ja myślę, że traktujmy się po partnersku po prostu i ten przypadek niech on będzie tylko anegdotą, a reszta powinna być zrobiona raczej poważnie i dobrze i odpowiednie umowy podpisane. Jak radzisz sobie z nieterminowymi płatnościami? Jak szybko reagujesz, jak się pojawia nieterminowa? W ciągu 2 dni reaguję. Od razu jest reakcja jakby szybka. I co robisz? Jakich narzędzi użyjesz? Jest kwestia rozmowy. Zawsze jakby kwestia rozmowy i powiem wam, w ciągu 15 lat wszystkie kwestie rozwiązałem rozmową, tylko co się dzieje, bo pytam, czy są jakieś problemy, czy coś trzeba pomóc ewentualnie. Jakby wychodzę od strony pomocy, bo jeżeli znam daną osobę, która płaciła i nagle jest kwestia tego typu, że ona nie płaci, no to widzę, coś się musiało wydarzyć tak naprawdę, tak? Natomiast jeżeli jest sytuacja taka, że ktoś przestaje płacić w ciągu pierwszych 3 miesięcy, no to mam zapis w umowie, że jakby mogę to rozwiązać, traci on kaucję, więc jestem zabezpieczony jeszcze na ten 4 miesiąc jakby, tak? Ale reakcja jest moja w ciągu 2 dni na pewno, bo czasami przelewy bankowe idą jeden dzień, gdzieś tam się spóźnią, ktoś wysłał na przykład 5, który był w sobotę, czy wysłał w piątek 5, a do mnie dotrze dopiero 5, 6, 7, 8 tak naprawdę, więc czekam ten okres. To zależy też od... Każda sytuacja jest inna, ale powiem szczerze, przez 15 lat wszystkie sytuacje rozwiązaliśmy jakby polubownie, poprzez rozmowę z ludźmi, bo komuś się gdzieś tam spóźniła wypłata, albo coś tam musiał za coś zapłacić, albo gdzieś tam nie doszły jakieś pieniądze, więc 2 dni maksymalnie jest jakby, patrzę i reakcja jest taka, że nie piszę maila, tylko jest wykonany telefon, żeby usłyszeć ten głos, co się dzieje z tą osobą, czy ja się mogę z nią skontaktować. Bo wiecie, zawsze również to jest kwestia tego typu, jestem zwolennikiem bezpośrednich kontaktów, czyli jeżeli jest problem, to jest bezpośrednia konfrontacja jakby i rozmowa, widzę osobę, jak reaguje, oczy, te sprawy, czy patrzy na mnie, czy nie patrzy. Później kolejne to jest ewentualnie kwestia telefonu, a na samym końcu jest kwestia jakiegoś maila takiego, czy czegoś takiego. Staram się jakby czuć, co dana osoba chce mi powiedzieć, czy coś się wydarzyło poważnego, czy nie, jakby rozwiązać ten problem, bo ona ma jakiś problem. Tak? Ale jak widzisz, że jest ta utrata płynności, i no osoba nie rokuje, że tam będzie miała możliwości płacić to dalej do końca okresu, no to właśnie, co robisz? No bo mówisz, że masz 3-miesięczny okres wypowiedzenia, ale ona pewnie 3 miesięcy też nie będzie. Nie, ale to jest kwestia tego typu, że jakby jest również w umowie zawarta klauzula, że jeżeli nie są robione płatności, nie spływają one systematycznie, to ta umowa jakby rozwiązuje się w trybie natychmiastowym. Jakby w tym momencie zaczynam rozmawiać, przepraszam, ale widzi pan czy pani, jest tutaj zapis jeden w umowie taki, że nie czekamy 3 miesięcy teraz, tylko albo się pan decyduje i mówi mi na przykład, że zapłaci w ciągu tam kilku dni i mam potwierdzenie na przykład takie w czasie rozmowy, a później wyśle mi maila, że tak, zapłacę to w ciągu 5 dni i to jest zrobione, nie ma problemu. Jakby to trzeba zrozumieć, co się dzieje po drugiej stronie. Jeżeli on nie płaci, to jakby rozwiązuje tę umowę, kończę to wszystko, ale powiem szczerze, nie wiem. Czy stosujesz, Jacku, zapis 3 periodów, 10-dniowych? Nie, czyli trzy okresy rozliczeniowe, płatność do tego, nie? Nie mam czegoś takiego. Jest 5 we wszystkich umowach, jakby to mi upraszcza w ogóle wszystkie nieruchomości, bo wiem, że do 5 po prostu powinno wszystko spłynąć. Jeżeli nie ma do 7, to jakby jest reakcja, więc jakby upraszcza mi to bardzo ten bardzo mocno. Ludzie często pytają kwestię, dlaczego 5? Mówię, bo 10 spływa większość rzeczy związanych na przykład z jakimiś tam czynszami, opłatami, różnymi rzeczami. Ja muszę mieć pewien bufor do płynności na koncie. A, zaczynają rozumieć, okej, to o to chodzi. No dobra, będziemy się starali, coś takiego. A może 7 albo coś takiego. Nie, jest 5. Jest 5, bo nie muszą wiedzieć, że są jakieś inne nieruchomości, które w ten sposób tak samo spływają. Upraszczamy sobie ten życie. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie, czy jeżeli chodzi... 2 dni to jest maksymalnie, ile daje... Ja nie trzeba to, że tak powiem, właśnie tej ustawy o ochronie lokatorów, to moje rozwiązanie natychmiastowe. Dokładnie, to się ma nijak, ale co zrobisz tak naprawdę? No, musisz zareagować w jakiś sposób taki energiczny, taki, że człowiek, z którym rozmawiałeś normalnie, podpisałeś umowę, jakby jesteście partnerami,
jest kwestia tego typu, on musi zrozumieć, że niestety, ale w tym momencie pan Jacek, tak jak nie reagował do tej pory i było wszystko w porządku, zachowywał się normalnie, tak teraz powiedział w ten sposób. Proszę powiedzieć, ale na tej... Nie, dokładnie, to jest dosyć takie delikatne. Ale to nie prowadzę w takim razie klauzulę salwatorium. Jeszcze raz? Klauzulę salwatorium. Nie, nie stosuję czegoś takiego. Możesz rozwinąć to do wszystkich, żeby każdy... To jest takiego, że jest jeden podpunkt, jest niezgodny z prawem w całej umowie, to ktoś może podważyć całą umowę. Ale klauzula salwatorium pozwala na to, że strony są zmuszone do tego, żeby dogadać się w tym punkcie i nie dezaktualizuje tutaj umowy. Okej. Okay. Jak się nazywa ta klauzula? Umowa, ten klauzula jest dokładnie. Nie mamy nawet tego w umowie mieszkanicznika, powiem ci szczerze. I myślę, że można ten, salwatoryjna, tak? Ja słyszałem o tym, tego nie stosowaliśmy. Musiałbym się w to zagłębić, więc zobaczcie, jak fajnie również tutaj wygląda. Jesteście na sali i już wymieniacie się pewnymi informacjami. Zapiszcie sobie, zobaczcie. Nie mamy tego, wiesz, w umowie, ale nie mamy tego w Bo tak, każdy potem podważy tą umowę. Będzie jeden punkt, na przykład jak ty wpisujesz na to był ostateczny. Zacznij się z tobą na drogę z umową wykonania. Jest problem z tym, że on ci pokaże, że ty stosujesz to niedozwolone rzeczy, a na dole masz resztę rzeczy będzie związane zgodnie z kodeksem cywilnym, a tam jest strona ochrona praw lokatorskich i ty masz. Ta umowa jest i coś się podważa umowę, że jest nieważna. Ale jaki interes ma lokator w podważeniu całej umowy? Chcę wyjść z tej umowy? Nie, ja mówię takie sytuacje, gdzie po prostu. Ja wiem, uczyłem się od innych, którzy mi dawali umowy też do wynajęcia. Ja się też na tych umowach uczyłem, tak? To nie jest tak, że bardziej to się stosuje przede wszystkim w lokalach. Gdzie może się prawo zmienić na przykład i takie rzeczy i te strony muszą się dogadać. Jak podpisuję się umowę i jakby spędzam te 3 godziny... Tak, to mam demotywację, bo mi się to nie opłaca po prostu. Ale tobie, zależy, wiesz co, to musisz brać indywidualne sytuacje. Daj mi przykład, że lokatorowi opłaca się podważyć całą umowę. Chce się z tej umowy, nie ma na co dopytać, on chce się z tej umowy szybko wymigać. Na przykład nie podważy, że tę umowę podważy, że ja wiedziałem, że ta umowa jest, daję na przykład umowę, a wiedziałem, że ta umowa jest nieważna, ja mi się chcę wymigać w całości, tak? Że są zapisy sprzeczne. I wie pan co, no ale to jak są zapisy sprzeczne, no to jak może być umowa ważna? Ale on by musiał to udowodnić w sądzie. Już po 3 lata. Okej. Okay. Ja myślę, Aleksander, zróbmy coś takiego, możemy sobie porozmawiać później w kuluarach ewentualnie, jeżeli chodzi o rozwinięcie. Zapiszcie sobie to klauzula salwatoryjna, żeby zorientować się w tym wszystkim. Nie, jakby uruchamiajmy proces jakby uczenia się, ale nie rozwiązujmy wszystkich problemów tutaj na tym na sali, bo jedne osoby może interesować, drugie nie, ale jakby proces jest uruchomiony. Wiemy, że czymś takim trzeba się ten. Ja bym poprosił Cię, na samym końcu będzie mój mail, żeby mi wysłać ewentualnie jakąś informację o tym. Ja się tym zajmę i zobaczymy, czy do naszej umowy nie trzeba... Znaczy, to jest taka nowomowa prawnicza, to wyrosło z tego, że po prostu czasami jak się zleca coś prawnikowi, on nie wie co napisać, a jak nie wie co napisać, to sięga do mądrych źródeł, na przykład do kodeksu cywilnego i przepisuje kodeks cywilny, tak? I stąd wyrosła na przykład klauzula salwatoryjna, stąd wyrosło na przykład postanowienie, że spory będziemy rozstrzygać przez sądy powszechne, tak? To wynika z prawa. Tylko kiedy jesteś na etapie firma, to tam dużo więcej można sobie pozwolić, tak? Nie jest lokal użytkowy i niekoniecznie wtedy jest wejście na tę część kodeksu cywilnego, okay. o którym ty mówisz. Prowadźmy prezentację dalej, dobrze? Żeby jakby nam się nie rozjeżdżało, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, bo jakby tutaj się opieramy nie do końca na precyzyjnych i faktach, więc sprawdźmy to. Zobaczmy i wtedy dopiero... Teraz można ewentualnie wymienić informację. Wracając jeszcze na chwilę do naszych wynajmowych zadań, chciałbym tylko doprecyzować, czy dobrze zrozumiałem. Strona wynajmująca musi najem prowadzić w formie najmowy, że musi... Tak. Czyli jeżeli ma się działalność gospodarczą... Robert. Że to się zmieniło, że teraz mamy firmę. Że może też firma, to ze względu na ten fundusz... Okej, ale jakby... Ja wolałbym to sprawdzić czasem tak naprawdę. Wolałbym to sprawdzić, że to rzeczywiście funkcjonuje i lepiej jakby między nami mieć informację taką, że lepiej prywatna z prywatną, żeby mieć na wszelki wypadek wszystko pod kontrolą. Także tego typu sytuacje.
Dobrze? Także prawo się zmienia, ale czasami lepiej dać trochę czasu i zobaczyć, czy to rzeczywiście funkcjonuje, jakby nie od razu wpadać w to, że coś się zmieniło i tak zrobić, żeby ta umowa najmu okazjonalnego była prawnie dobra tak naprawdę. Tak? Że, dokładnie, zgadza się. Wiecie, no, rynek nieruchomości nie jest rynkiem szybkim tak naprawdę. Nie wymagajmy od niego, że po prostu coś będziemy zmieniali bardzo szybko. Stosujmy takie rzeczy, które funkcjonują od iluś tam lat czy miesięcy i na tym się po prostu opierajmy, bo wiemy, że tu mamy dobry fundament do tego, żeby wymagać. Możemy na czas określony jednoroczny oświadczenie woli przedłużać, tak. Więc ja jakby podsumowując tutaj ten slajd, jestem zwolennikiem tej umowy zwykłej. Znam ją bardzo dobrze. Wiem, jak wytłumaczyć wszystkie punkty tak naprawdę, a do tej, do umowy najmu okazjonalnego dopiero się jakby przyzwyczajam. Być może wy szybciej podejmujecie pewne decyzje, zmiany ewentualnie, albo kwestie, jakie umowy podpisujecie, natomiast ja jakby potrzebuję troszeczkę czasu, żeby przekonać się do tego, posłuchać ludzi, co mówią, jakie mają doświadczenia, posłuchać jednego wykładu, drugiego, porozmawiać z kimś, kto to de facto robi, wtedy wiem, że to funkcjonuje tak naprawdę. Ale do was należy decyzja. A jaką będziecie stosować? Przy umowie najmu okazjonalnego jeszcze jest jedna rzecz. Ja się troszkę zapoznawałam, co zrobiłam w tym temacie, bo konstruowałam tę umowę, że ona jest tylko konstruowana na cele mieszkaniowe, tak? Tak, i jeśli można na tej umowie prowadzić działalności gospodarcze, to znaczy, jeżeli na danym terenie prowadzić działalność gospodarczą, to musimy mieć umowę na to. Tak, oczywiście, dlatego. Dlatego tutaj jest jakby najemca jest osobą fizyczną, ale jeżeli wchodzi na przykład, by wchodziła kwestia wynajmu to firmie, to wchodzą kwestie VAT-u, różnych rzeczy, tak jak ja mam w umowach i innych ewentualnie. No tak, ale tu mówimy jakby o kwestii takiej, że rzeczywiście tutaj wynajmuje się tylko i wyłącznie na cele mieszkaniowe. No nie? Tak samo w tej umowie, we wszystkich umowach jest jakby zawarta informacja, że jest to umowa na cele mieszkaniowe, bo wtedy jesteśmy przy tej stawce również Z2, ale zaraz do tego również wrócimy, żebyśmy jakby nie mieszali. Czy ten temat, widzicie, jest duży tak naprawdę. I ja jakby jestem zwolennikiem tego, że jeżeli znam pewien obszar i daną umowę, to wolę się tutaj poruszać, bo jakby czuję się bezpiecznie w tym, co robię, jestem w stanie to wytłumaczyć ludziom. Kwestia nowinek, wolę się z tym zapoznać troszeczkę dłużej, więc jakby i wam też to tylko nagłaśniam, ale jest kwestia tego typu, że porozmawiajcie z ludźmi, którzy w ten sposób wynajmują, czy mają problemy, jak to wszystko wygląda, żeby dopiero przeskoczyć, no nie, żeby jakby nie zachłysnąć się, że to jest super bezpieczne, tak i tak to wygląda, tylko porozmawiajcie z jedną, z dwoma osobami, które tego typu umowy mają i dopiero wtedy skorzystajcie z tego. Słucham. Czy jeszcze a propos tej umowy najmu okazjonalnego, co determinuje, czy ja tą umowę podpisuję ze swoim najemcą jako osoba fizyczna, czy jako firma, bo załóżmy, że prowadzę też działalność, mam mieszkanie i chcę je wynająć właśnie osobie prywatnej, czyli co determinuje, czy ja mogę tą umowę podpisać, czy nie mówię. Czy to jest fakt, że ja na przykład zakupiłem to mieszkanie jako firma, czy to jest na przykład fakt, że rozliczam podatki z najmu tej nieruchomości jako firma, a nie jako osoba fizyczna? Powiedz tak, no z tego, co tutaj rozmawialiśmy przed chwileczką, jakby to mieszkanie powinno należeć do ciebie i wynajmujesz drugiej osobie fizycznej na cele mieszkalne. Tak naprawdę twoje pytanie jest takie dosyć rozbudowane, jeżeli chodzi o to i prawdopodobnie ta umowa najmu okazjonalnego nie miałaby jakby prawa bytu, skoro byś wynajmował na przykład jako firma, jako spółka na przykład z o.o., która nabyła tą nieruchomość, drugiej osobie, która też nie jest osobą fizyczną. Więc jakby trzymamy się tej zasady. Twoja nieruchomość i wynajmujesz osobie fizycznej. Ale nie, no właśnie wiem, wynajmuję osobie fizycznej i sam nabyłem tą nieruchomość jako osoba fizyczna wspólnie z żoną i w ogóle. No ale załóżmy, nie wiem, no mam tych nieruchomości kilka, w związku z czym już, no tak jak z Robertem tu rozmawialiśmy wczoraj, sprawy podatkowe muszą być, to znaczy podatki muszę odprowadzać tak, jakbym odprowadzał, prawda, w ramach działalności gospodarczej. Jeżeli mam tych kilka mieszkań, tam jest kilka czynników, które o tym decydują, ale dalej mieszkanie jest moją własnością jako osoby fizycznej, nie żadnej spółki ZOO ani nic. Ale działalność gospodarcza to traktuje ciebie jako osobę fizyczną tak naprawdę, to jesteś ciągle, jak masz na imię? Tomek. Tomku, ciągle jesteś Tomkiem, który posiada nieruchomość, a to, że ty włożyłeś tą nieruchomość do działalności gospodarczej, to nie jest tak, że to jest teraz własnością jakiejś spółki, bo to jest działalność gospodarcza, ciągle cię traktuje jako Tomka, jako osobę fizyczną. Więc dokładnie, ty jesteś ciągle osobą fizyczną, czyli jak tu mamy do czynienia, to jest ta precyzja, o której mówisz, działalność gospodarcza, to ty ciągle jesteś Tomkiem, który wynajmuje Romkowi, tak?
Osobie fizycznej. Może spokojnie, tak, tak, oczywiście, że tak, tak. Działalność gospodarcza jest no, tym uproszczonym. Kiedy na spółkę na wyloty nieruchomości, to się to wtedy jakby kwestia jest do sprawdzenia, bo tutaj co rozmawiamy, co Robert prowadził prelekcję w ubiegłym tygodniu, prawdopodobnie wchodzi zmiana, że jakby możesz posiadać jako spółka, ale wynajmować tylko i wyłącznie osoby fizyczne. No na razie mnie to nie dotyczy, bo spółki nie mam zarejestrowanej. Bardziej mnie interesuje właśnie kwestia tej osoby fizycznej. Działalność gospodarcza to ty jesteś ciągle Tomkiem i jakby to się nie zmienia po prostu. Więc tutaj po tej stronie jest Mietek, który od ciebie wynajmuje, czy tam jakaś Krysia. Okej. Okay. Kto wynajmuje? Czyli jakby ja również stosuję taką zasadę, żeby ci ludzie, którzy od nas wynajmują, poznali mnie, żeby oni wiedzieli, kim ja w ogóle jestem. Nie jestem jakimś tam pan incognito Jacek, który tylko podpisuje umowę i ściąga daninę, tylko jest kwestia tego typu, ja również się przedstawiam. I oczywiście, że wynajmujący, jedną rzecz uprecyzować, stosujemy nazwę wynajmujący jako właściciel i najemca to jest ten, który wynajmuje od nas, tak? Czyli wynajmujący to jestem ja, a najemcą jest osoba, która wynajmuje od nas. Bo czasami mieszamy te pojęcia, mówimy wynajmujący to jest ten pan Mietek, który wynajmuje. Jakby używajmy tego słownictwa, ja jestem wynajmującym, a ktoś jest najemcą mojej nieruchomości. Jakby ja przedstawiam się w ten sposób, że pokazuję dowód, pokazuję oświadczenie, że jestem właścicielem, PESEL, mogę pokazać wszystko, jeżeli chodzi o kwestie. Nigdy jakby nie wzbraniam się przed tym, żeby przedstawić się ludziom, kim jestem, a tym bardziej, powiem wam szczerze, jak działacie w tego typu organizacjach jak Asbiro czy jak Mieszkanicznik, to tym bardziej stawiamy się troszeczkę na takim wyższym poziomie, że mają ludzie do czynienia nie z Kowalskim z ulicy, że nie wiadomo, co się można po nim spodziewać, tylko nawet dobrze jest się przedstawić, powiedzieć, że reprezentuje taką i taką organizację, bo jeżeli ludzie się obracają mniej więcej w kręgu i słyszą, to nawet to dobrze brzmi, powiem szczerze. Ja często przedstawiając się i mówiąc, że jestem w organizacji Mieszkanicznik, ludzie, coś słyszałem, coś wiem. Wtedy już to nie jest pan Jacek Kusiak, osoba jakaś taka nie do końca znana, tylko jest kwestia tego typu, działa gdzieś tam, stosuje jakieś normy, coś robię. Staram się zawsze przedstawić nie tylko jakby z dowodu oświadczenia, ale jakby, żeby ta osoba zrozumiała, kim ja w ogóle jestem. To powoduje jakby trochę takie otwarcie się również najemcy i później też przedstawianie się z jego strony trochę bardziej tak prywatnie. Wiemy, z kim mamy do czynienia. Może być firma obsługująca najem. Na pewno znacie kilka firm, które obsługują najem. Tutaj w Warszawie jest kilka, są dwie, trzy. Także myślę, że to też również poznacie. Jak będziecie mieli większy zasób nieruchomości, to kiedyś oddacie ewentualnie w zarządzanie. Więc oni muszą się też wylegitymować. Firma zajmująca się podnajmem lub osoby fizyczne. Czy ktoś tutaj na sali robi podnajem? Ręka do góry? No, czyli wiecie, o co chodzi tak naprawdę. Czyli wynajmuję od kogoś duże mieszkanie, 3-4 pokoje, czy tam nawet, nie wiem, 5, czy robię przemeblowanie jednego dużego domu i wynajmuję po prostu na pokoje, ale od tego pierwszego, przykładowo ja jestem właścicielem domu, wynająłem Tomkowi ten dom, jest tam 20 pokoi i on to podnajmuje, to w tej umowie pomiędzy nami jakby musi być ten zapis, że ja pozwalam Tomkowi podnajmować dalej i on jakby dalej podnajmuje tą nieruchomość panu Mietkowi, tak? Czy jakby to jest kwestia firma zajmująca się podnajmem, czyli to firma, czy ewentualnie tutaj osoba, jakby, czy tu już wchodzą trzy osoby, czyli jest Jacek, jest Tomek i jest pan Mietek. Firma albo właściciel, czyli jak ten, jak wyżej. Jak sprawdzić wynajmującego, bo też również podchodzę do tego w ten sposób, że najemca powinien wiedzieć, kim my jesteśmy, więc on może również nas sprawdzić, czyli ma wgląd do aktu notarialnego. Czy pokazujecie ewentualnie akt notarialny w czasie wynajmowania? Kto pokazuje? Na prośbę, no to czasami, ale to się bardzo rzadko zdarza, że ktoś prosi. Ale jeżeli ktoś prosi, no to myślę, że chyba nie macie problemu z tym, żeby pokazać, żeby ktoś zobaczył, że rzeczywiście... Jesteś mobilny, może... No właśnie, bo że akt notarialny nie jest żadną podkładką na to, że jesteś właścicielem. Bo może być w międzyczasie kilka kolejnych aktów. Coraz częściej mam do czynienia z tym, że proszą na pewno o księgę wieczystą, i w każdej umowie jest zapisany numer księgi wieczystej i nigdy nie wzbraniam się z tym, żeby po prostu pokazać. Bo czasami po prostu ludzie im bardziej są edukowani, im więcej wiedzą,
to wiedzą, że o takie rzeczy mogą zapytać i my nie możemy jakby o tym nie powiedzieć, bo oni muszą wiedzieć, kto jest rzeczywistym właścicielem, czy nie wynajmują tej nieruchomości od jakiegoś pana, który w dziwny sposób posiadł nagle tą nieruchomość, bo mogą mieć też problem. Także nie dość, że my się edukujemy, to tak samo najemcy się edukują, więc nie tworzę nigdy problemu, jeżeli ktoś prosi o wgląd do elektronicznej księgi wieczystej, czyli podanie numeru. Zawsze w umowie jest jedno, w umowie najmu jest jedno miejsce, gdzie tam jest podane księga wieczysta, numer taki i taki. Można sobie sprawdzić, zobaczyć. Nawet ostatnio miałem taką jedną studentkę, która przyszła z ciocią, która była bardzo wnikliwa, jeżeli chodzi o kwestię jakby umowy. I nigdy się nie wzbraniałem przed tym, żeby podać tą księgę wieczystą, bo one miały gdzieś tam kiedyś problem, jakiś z 10 lat temu albo coś. Mówię, proszę sobie zobaczyć, nie ma problemu. I zobaczyły, spokojne, podpisały umowę, jest wszystko w porządku. Okazana umowa najmu mieszkania z dopuszczeniem podnajmu, to o tym, co mówiłem, czyli jeżeli ja jestem tu jako właściciel domu, Tomek jest tu w tym miejscu, on się spotyka z Mietkiem, to on powinien pokazać tą umowę pomiędzy mną a nim, jeżeli chodzi o możliwość podnajmu, jeżeli najemca jest również edukowany, bo on może nie zapytać o to, bo może nawet nie wiedzieć, tak? Ale de facto jakby powinno się pokazać tą umowę, że rzeczywiście masz możliwość tutaj podnajmowania. Wiecie, to są takie dobre standardy, ale uważam, że od tego się jakby zaczyna dobra współpraca. Jesteśmy otwarci, mówimy o kwestiach, do czego się stosujemy, jak się stosujemy, więc ten najemca odbiera nas bardzo profesjonalnie, widzi, że nic nie ukrywamy, że to jest jednak robione w sposób profesjonalny. Pełnomocnictwo do zawarcia umowy dla przedstawiciela firmy od współwłaścicieli mieszkania, czyli jest jakaś firma, która zarządza naszą nieruchomością i oni powinni mieć pełnomocnictwo, że taka firma, która się nazywa tam XYZ, podnajmuje nasze mieszkanie i ona ma pełnomocnictwo, żeby wynająć temu panu Mietkowi to mieszkanie. Nie ma na sali chyba żadnego pana Mietka, bo nikogo tutaj nie obrażam albo coś mówię, tylko mówię taki przykład po prostu. Także tak to wygląda. Więc jakby zaczynam tą prezentację od tego, że i my musimy się przedstawić. Nie stosuję metody takiej, że to ja muszę wszystko wiedzieć o najemcy, a on de facto o nas nic nie wie tak naprawdę. To jest jakby trochę odwrotność tego, co do tej pory było robione, bo przez ileś lat od 2000 roku do tam 2010, jak były takie różne metody wynajmowania i nie uczyliśmy się tak dużo, nie robiliśmy tego tak, jak robimy teraz profesjonalnie, no to ta pani Krysia, która jest właścicielem mieszkania, często ten najemca nie wiedział nic o niej tak naprawdę. I tak to wyglądało, ale uważam, że te czasy minęły bezpowrotnie, więc jakby my cywilizujmy również to, co chcemy wprowadzić na rynek. Czy macie tutaj jakieś pytania do tego? Bo to jest jakby sprawdzenie was. Czyli to jest pierwszy krok do pokazania, że jesteśmy normalnymi ludźmi. I zrobimy jeszcze najemcę i zrobimy sobie przerwę, dobrze? I zrobimy sobie przerwę. Tak, tak. Ja już właśnie. Ostatnio miałem taką sytuację, że właśnie jedno mieszkanie na Mokotowie nabyliśmy wspólnie i najemca jakby wymógł ode mnie to, że wynajmuje, bo było wpisane firma, tam Jacek Kusiak i osoba zobaczyła w księdze wieczystej, że właścicielem jest i Jacek, ale również Beata i poprosiła mnie o to, żebym napisał takie oświadczenie. To się zdarzyło dwa razy w ciągu 15 lat, że ktoś mnie poprosił. Ale to zrobiłem. Ja sobie pomocniczyłem, że kilka razy się napisuje, ale tak. Zrobiłem to, poprosili mnie, no bo jakby jest mój obowiązek taki, żeby podzielić się tą informacją z najemcą, że właścicielem jest i Jacek, jest i Beata również tej nieruchomości. I co niektórzy bardziej dociekliwi najemcy zapytają o to, bo dokładnie sprawdzili księgę wieczystą, więc ja mam obowiązek im jakby przedstawić, że rzeczywiście działam w imieniu swoim i również żony. Okej, czyli komu wynajmujemy? Czyli to jest osoba fizyczna lub kilka osób, dane z dowodu konieczny, adres korespondencyjny. Powiem wam szczerze, że tutaj akurat mam zasadę taką, że nad tymi danymi skupiam się bardzo dużo. Tutaj troszeczkę zamieszanie wprowadza ten nowy dowód osobisty, z którym jeszcze może nie miałem do czynienia za dużo, gdzie tam nie będzie adresu zamieszkania. Ktoś już obecnie podpisywał umowę, gdzie dowód widziałeś tak? Sprawdź, ale to się bierze z tak, sprawa jasna, tak, albo okay. Prosi się o paszport. Dobry sposób. Dziękuję za podpowiedź, bo w sumie jakby nie miałem do tej pory jeszcze ten doświadczenia, a tak się zastanawiałem, jak to zrobić, skoro muszę mieć zapisane w umowie. Prawo jazdy, tak? No bo
Dobrze mieć tak, dobrze mieć jest adres. De facto wszystkie dane, które są spisywane, to mam tak, imię, nazwisko, adres zamieszkania, dokładny, PESEL, numer dowodu osobistego, żeby było kilka danych, które powodują, że jestem w stanie zidentyfikować. I jakby tu się nie bójmy jakby pobierać jak największej ilości informacji, bo tylko pobieramy je w celach jakby bezpieczeństwa i naszego, i tego najemcy. Więc jeżeli my się przedstawiliśmy wcześniej, byliśmy otwarci, to nie mam nigdy problemu, żeby uzyskać wszystkie informacje, naprawdę wszystkie. I numer telefonu do, nie wiem, do mamy, czy do taty, czy ewentualnie do jakiegoś tam przyjaciela, czy nawet do pracodawcy. Nie ma problemu, bo ja jakby zacząłem od przedstawienia siebie i ta osoba widzi, że jestem normalnym człowiekiem, więc jakby również wymieni się z tym informacją. Przepraszam, skoro bierzemy te dane osobowe, to czy musimy to zgłaszać do GIODO? Nie, nigdy nie zgłaszałem tego. Powiem tak. Jestem szczery z wami, no to zostaje jakby między nami. Nie mam zamiaru mówić, że to powinno być zgłoszone. Pewnie w przepisach GIODO, tak jak mam teraz do czynienia w mieszkaniczniku i czasami to jest wariactwo, o co proszą. Aczkolwiek, Aleksander, ja myślę, że jak zbieramy trochę danych, które dają możliwość zidentyfikowania człowieka, to gdzieś w GIODO może być przepis taki, że powinniśmy ten. Okej. Okay. A to by była paranoja, rzeczywiście. Nie. Ja bym jakby do tego w ten sposób nie podchodził, żebyśmy sobie nie tworzyli zbędnej jakby administracji, która spowoduje tylko wykonanie jakichś pewnych takich działań, które do niczego nie prowadzą. Przyznawam się oficjalnie, przez 15 lat nie zgłosiłem do GIODO, okay? Więc jakby zobaczymy, ale jest kwestia tego typu, że nie robię zbędnej administracji, bo nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu tak naprawdę, więc jakby nie twórzmy pewnych tworów, które nie do końca muszą być. Jeżeli tworzymy jakieś bazy albo coś takiego, gdzie tam zbieramy informacje, imię, nazwisko, PESEL, później to wykorzystujemy do czegoś, no to tak. Ale jak jest tam jedna, dwie osoby w mieszkaniu, one tylko używamy ich danych do podpisania umowy, to jakby nie naginamy tego prawa. Jako inżynier jestem, jakby powinienem działać bardzo precyzyjnie, ale są pewne rzeczy, które są narzucone, które ogłupiają nas troszeczkę. Jakby to nie chciałbym, żebyśmy my jako osoby, które są, można powiedzieć, na tym poziomie edukacji, jakby tworzyły dodatkową administrację, która niczemu nie służy tak naprawdę. Szczerze tak. To był szczerze to, co myślę. Znaczy dane potrzebne do zawierania umów, tak? Tak jak ty opisujesz, kto komu, tak? To jest wyłączenie właśnie z ochrony danych osobowych, bo tak naprawdę, jeżeli idziemy do sklepu i kupujemy bułkę, tak? To zawieramy umowę sprzedaży, czy musimy znać sprzedawcę, musimy go zgłaszać do GIODO, to by był nos. Dlatego jakby myślę, że to, jak edukujemy się, powoduje, że eliminujemy pewne nonsensy i jakby ja nie słyszałem o kimś, kto zgłasza do tego, do GIODO, powiem wam szczerze. Pytanie. Powiem tak, meldunek na czas określony 3 czy tam 6 miesięcy, to my nie możemy nic z tym zrobić tak naprawdę. Ten człowiek ma prawo wziąć naszą umowę, pójść do urzędu miasta i się zameldować. My nic nie możemy z tym zrobić. Są dwa rodzaje najemców. Jedni, którzy o tym wiedzą i drudzy, którzy o tym nie wiedzą. I de facto ci, co wiedzą o tym, mogą spokojnie wziąć umowę i pójść się zameldować, a ci, co o tym nie wiedzą i zapytają, my nie możemy im jakby odmówić. Ale zameldowanie na czas określony, nic nie dzieje się złego. Powiem wam, nawet miałem dobry przykład, teraz ostatnio, w jednej z nieruchomości na Ochocie mieszkał Ukrainiec, który przyjechał. Wiecie, coraz więcej jest ich. Ja też wyjeżdżałem za granicę, rozumiem potrzeby wyjazdu za granicę i po to, żeby być ewentualnie tam i jakoś się zaasymilować. I on przez to, że jakby... Ja i tak miałem obowiązek dać mu możliwość zameldowania się na pół roku. On był tak uprzejmy, ja tam nic nie musiałem robić w tym mieszkaniu. Kompletnie. Poprzez to, że skorzystał z tego prawa, które jest i tak możliwość do zameldowania, on wszystkim się zajmował w tym mieszkaniu. Ja po prostu aż nie wiedziałem, co się dzieje. Tam było wszystko robione. Nie mówię o drobnych naprawach, większe naprawy. I to była kwestia jakby... skorzystał z prawa, które obowiązuje, ale na tyle był wdzięczny, że ja nie musiałem nic kompletnie robić w tym mieszkaniu. Jeszcze później znaleźli najemców kolejnych, także już w ogóle byłem super, super szczęśliwy, więc te rzeczy możemy wykorzystać do tego, że ludzie jakby widzą, jesteśmy normalni, tak? Jesteśmy normalni, robimy to na poziomie, pozwalamy, bo dajemy możliwość komuś,
zameldować się na chwilę, żeby on mógł chodzić na jakąś uczelnię, coś zrobić, tutaj jakby być i się integrować. To czy on sam może do 6 miesięcy, czy może i dłużej, jak ma na przykład umowę na czas nieokreślony? Nie, nie, do 6 miesięcy. Do 6 miesięcy. Idzie i po prostu zgłasza i nie ma jakby, nie możemy mieć do tego żadnych jakichś zastrzeżeń. Miałem kiedyś Macedończyków, którzy też się zameldowali, też nie mogę nic z tym zrobić tak naprawdę, ale to jest czas określony, tak? Także tak to ten, tak to wygląda. Tak, 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 tak. Więc jakby on nie funkcjonuje po upływie 6 miesięcy i jeden dzień, jakby on przestaje funkcjonować. Dlatego jest w miarę dla nas bezpieczny, bo to jest taka ta umowa na czas określony, że to się kończy po prostu. Może sobie pójdzie znowu na kolejne 6 miesięcy? Nie. Jest jakby zameldowany tylko na te 6 miesięcy i tyle. Jakby nie może być kwestii takiej, że to jest kontynuowane. Nie miałem takiego przypadku, żeby to było w jakiś sposób kontynuowane. I tu bym się już zastanowił, jeżeli chodzi o kontynuowanie, aczkolwiek to też jest 6 miesięcy, które kończy się w którymś momencie. Nie, no, czy ma na przykład umowę na rok, nie? I tak, mamy osoby prawne, firmy jednoosobowe lub większe, zapewniając mieszkanie pracownikom, klientom danej firmy pełnomocnika. To w zależności od tego, komu wynajmujemy, bo możemy wynająć osobom fizycznym, tylko po to, bo one pracują w jakiejś firmie i tutaj będą mieszkały, więc są dwie jakby możliwości. Wynajmujemy pracownikom, którzy u nas mieszkają, więc to są cele mieszkaniowe, ale jeżeli wynajmujemy firmie, która będzie tam prowadziła działalność jakby u nas w danej nieruchomości, no to wtedy wchodzimy już z tej płatności ZW, jeżeli chodzi o podatki, wchodzimy na podatek VAT 20-23%. I tak jak mam, niektóre nieruchomości wynajmowane są na stawce ZW na cele mieszkaniowe, tak, wynajmując tą samą nieruchomość na cele firmowe, czy tam jest prowadzone biuro, już dochodzi do tego podatek VAT, ale do tego też wrócimy. Myślę, że zróbmy na razie sobie małą przerwę. Którą mamy godzinę? Fajnie. To dobrze, czyli półtorej godziny jakby przeszliśmy. Bardzo jesteście zmęczeni? W porządku? Napijcie się, odpocznijcie. 15 minut robimy przerwy? 15 minut, dobrze. Asbiro. Alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego.